Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Natan Chwalewski, a moim, jak i Państwa gościem jest dzisiaj dość ikoniczna postać, mianowicie Krzysztof Skiba. Witam serdecznie. Cześć, witam wszystkich. Panie Krzysztofie, na samym początku chciałbym może dopytać o to, skąd u Pana taki zapał. Od młodości angażował się Pan społecznie w wszelakich organizacjach, nie bał Pan się wyrażać swojego zdania, nie bał się Pan wyrażać swojego sprzeciwu. I właściwie ogromna część Pana życia to właśnie taka determinacja w zakresie wyrażania siebie i swoich przekonań. Skąd tyle motywacji i skąd tyle siły w Pana działaniach? Taki widocznie mam temperament trochę, że nie jestem obojętny, że nie olewam, tylko właśnie działam. Pewnie też jest tutaj ważny czas, bo to były czasy właśnie PRL-u, czasy komunistyczne i ten system był taki dosyć nastawiony jakby przeciwko człowiekowi. Szczególnie jak się jest młodym człowiekiem, chodzi się do liceum, do szkoły, czy jest się na studiach, to jest taka potrzeba wyrażenia siebie, wyrażenia swoich przekonań. No a system, który wtedy panował, jakby wszystkich zrównywał do jednego. No, trzeba było jakby słuchać nauczycieli, słuchać milicjantów i przede wszystkim jakby działać według jakiegoś takiego regulaminu, a być może ja miałem taką rogatą duszę, która przeciwko tym różnym regulaminom się buntowała i zawsze i też miałem takich kolegów, bo to samemu zawsze jest ciężko, ale zawsze znajdowałem takich zbuntowanych kolegów, takich, których podobnie do siebie i razem czy tam w Gdańsku stworzyliśmy, czy później w Łodzi takie środowisko ludzi, którzy jakby buntują się i dla których bunt jest sensem życia. A jak weszliśmy już może na ten temat w zakresie milicji, to właśnie tutaj chciałbym Pana dopytać, bo chyba pierwszy raz został Pan zatrzymany przez milicję 16 sierpnia 1985 roku podczas festiwalu w Jarocinie. Został Pan wtedy zatrzymany przez milicję po rozrzucaniu antypaństwowych ulotek. Został Pan aresztowany na 3 miesiące. Po tym czasie opuścił Pan zakład karny. Jak Pan wspomina tamte czasy? Jak na Pana wpływały właśnie takie agresje ze strony milicji? Jaki w ogóle ma Pan stosunek do tak zwanej amnestii Jana Dobraczyńskiego, która właśnie rzekomo wtedy Pana uwolniła? No, trzeba zacząć od tego, że ja już wcześniej, bo w latach właśnie 82-81 angażowałem się dość mocno w różne takie niezależne ruchy uczniowskie, także takie niezależne działania, także takie konspiracyjne. Brałem udział w takim podziemnym ruchu wydawniczym. Dzisiaj to się może wydać jakoś banalne i może nawet nie do końca zrozumiałe, ale chodziło o wolne słowo. No, wówczas nie było internetu i właściwie jedynym takim kanałem medialnym, którym można było docierać do ludzi, to były właśnie wolna prasa, wolne media. Telewizja, radio było opanowane przez komunistów. No, pomijając nawet fakt, że były tylko dwa kanały telewizyjne, czyli TVP1 i TVP2, radia były mocno sprofilowane właśnie na popieranie władzy. W związku z tym to wolno słowo, ta prawda docierała w postaci właśnie wydawanych takich podziemnych gazetek. Takie złamanie monopolu władzy na informacje właśnie w postaci wydawania niezależnych podziemnych gazet pojawiło się już przed sierpniem. Takie pisma, książki wstrzymywane przez cenzurę, na przykład często autorów bardzo znanych, na przykład Tadeusza Konwickiego, czy wiersze Czesława Miłosza, czy dzienniki Gombrowicza. Te rzeczy były zakazane w PRL-u i był taki podziemny ruch wydawniczy, który wydawał te książki, a myśmy w tym wszystkim uczestniczyli, pomagaliśmy to drukować, pomagaliśmy to jakby rozpowszechniać. No i w sposób naturalny, kiedy generał Jaruzelski wprowadził stan wojenny i wiele osób było aresztowanych, zatrzymanych, także wiele drukarni po prostu zlikwidowano tych takich niezależnych. W związku z tym myśmy wtedy, ja ze swoim środowiskiem, ze swoimi przyjaciółmi, znajomymi, dość mocno się zaangażowaliśmy w takie działania antysystemowe, chociaż działaliśmy już wcześniej, nawet przeszedłem jakiś taki kurs podziemnego drukowania ulotek, to się drukowało metodą szalenie prymitywną, tak zwany wałek.
gdzie to po prostu wymagało no, ciężkiej pracy, żeby tam odbić jedną kartkę papieru, no ale w ten sposób no, docierało się z jakimiś informacjami do społeczeństwa, na przykład, że tego i tego dnia o takiej i takiej godzinie jest manifestacja planowana. Innych sposobów nie było. No i właśnie rozrzucając takie ulotki antykomunistyczne podczas festiwalu rokowego w Jarocinie, było piękne lato, pamiętam, zostałem gdzieś po paru dniach rzucania tych ulotek, a rzucałem z dwoma kolegami jeszcze, którzy też wkręcili się w tłum widzów na festiwalu i właśnie propagowali, rozrzucając te ulotki, no właśnie wolne słowo. No ja zostałem tam po trzech dniach zatrzymany, jakoś agenci cywilnie, ubrani agenci służby bezpieczeństwa wykręcili mi ręce i zostałem zawieziony na komisariat. Po następnego dnia przesiedziałem w areszcie takim w komisariacie. Następnego dnia dostałem tak zwaną sankcję prokuratorską, czyli to jest 3 miesiące, które miały służyć do no, zmontowania procesu. Czyli generalnie to się dzisiaj wydaje właśnie niemożliwe, że za rozdawanie jakichś ulotek idzie się do więzienia, ale w stanie wojennym takie były przepisy, no oficjalnie złamałem właśnie przepisy dotyczące rozpowszechniania, to był taki prawniczy żargon rozpowszechniania wiadomości, które mogą zaszkodzić sojuszowi ze Związkiem Radzieckim. To jest dosyć teraz śmieszne, że rzucając ulotki mogłeś zaszkodzić Związkowi Radzieckiemu, ale taki był po prostu paragraf. No i tak prawdę mówiąc, za tego typu przestępstwo grodziło od roku, chyba nawet do 3 lat więzienia. Zwykle ludzie, którzy brali udział w takim podziemnym kolportażu, właśnie akcjach ulotkowych czy dystrybucji niezależnej prasy i książek, lądowali, no, przebywali około roku w więzieniu. Ja się na tyle nastawiłem, że taki wyrok mogę dostać, albo dostawali większe wyroki, ale po roku wychodzili. No tak się sytuacja złożyła, że wówczas generał Jaruzelski chciał mieć u siebie taką koncesjonowaną opozycję, czy pseudo-opozycję, i tak powstał ruch, który nazywał się Ruch Porozumienia Narodowego. Na jego czele stanął pisarz, zresztą taki dosyć ciekawy i zasłużony, który zresztą w czasie wojny podobno brał udział nawet w ratowaniu dzieci żydowskich, Jan Dobraczyński, no ale wtedy już był związany z władzą komunistyczną i to była taka dosyć fikcyjna struktura, która jakby pozwalała propagandzie Jerzego Urbana i propagandzie stanu wojennego mówić, no proszę bardzo, no jest taki czynnik społeczny, z którym się konsultujemy. Żeby uwiarygodnić ten ruch Porozumienia Narodowego i samego Jana Dobraczyńskiego, no właśnie Jan Dobraczyński wystąpił, to prawdopodobnie było częścią tego całego planu, z takim wnioskiem, prośbą do generała Jaruzelskiego, żeby zwolnić więźniów politycznych, i zezwolono na zwolnienie 300, to była około 300 osób wówczas, które były pierwszy raz karane, czyli pierwszy raz zatrzymane. Czyli ludzie, którzy wpadli na demonstracjach, którzy właśnie wpadli podczas jakichś rewizji, jakichś w tym podziemnym ruchu, czy na akcjach ulotkowych, czy w tym podziemnym ruchu właśnie drukarskim. No z taką klauzulą, że może pobłądzili, może będą jeszcze z nich dobrzy obywatele, którzy będą służyć socjalizmowi, i właśnie ta amnestia, tak zwana mała amnestia Jana Dobraczyńskiego mnie jakby objęła, bo ja byłem wówczas, nie byłem wcześniej notowany. No tutaj ja oczywiście na zeznaniach twierdziłem po zatrzymaniu, że to jest jakaś horrendalna pomyłka, że to jest, ja w ogóle się nie przyznawałem do rzucania ulotek, że prawdopodobnie ci funkcjonariusze służby bezpieczeństwa no z kimś innym mnie pomylili. No to taka strategia, żeby się nie przyznawać. No ja uczestnicząc w tym ruchu podziemnym byłem szkolony, to znaczy no, musieliśmy znać trochę prawo, trochę wiedzieć, jak się zachować po prostu na komisariacie, a nie, że ktoś cię postraszy, ktoś ci popowiada jakieś bajki i od razu nie wiesz, co robić, jesteś w stresie. No myśmy wiedzieli, że najlepiej po prostu odmawiać zeznań, i ja tak właśnie odmawiałem zeznań na temat
tego, gdzie te ulotki pobrałem, gdzie one są drukowane, od kogo je mam. No, przede wszystkim twierdziłem, że to jest pomyłka, ja z tymi ulotkami nie mam nic wspólnego. Akurat zatrzymano mnie bez ulotek, bo wszystkie zdążyłem rozrzucić, więc mogłem się tej wersji trzymać. A przypadek sprawił, że właśnie w tym czasie powstał ten ruch Porozumienia Narodowego i Jan Dobroczyński wystąpił z taką inicjatywą. No i ona rzeczywiście pomogła, ona miała skutek taki, że kilkaset osób w Polsce opuściło więzienia. No ci, którzy byli zatrzymani już po raz kolejny, czyli tak zwane twarde podziemie, właśnie tam też przywódcy Solidarności, między innymi także Adam Michnik i wielu, wielu innych, Władysław Frasyniuk, którzy wówczas odbywali już częściowo wyroki jakieś, czy byli zatrzymani już od kilku lat, oni oczywiście na wolność nie wyszli. Jeżeli już weszliśmy na taki temat działalności, jeżeli chodzi o same początki, bo bardzo mnie to zaciekawiło, bo pracował pan w gazetce szkolnej, która była zatytułowana Gilotyna oraz wydawał pan pisma pod nazwą Podaj Dalej, tak? I właśnie wtedy zaczęła się taka może inicjatywa, która była antyrządowa. I kto państwa edukował w tym zakresie? Kiedy właśnie zaczęła się taka edukacja, żeby jak milicja nas złapie, to żeby im mówić, że my wcale nie byliśmy w to zaangażowani, nic się nie dzieje. Skąd właściwie brała się taka świadomość? Ktoś was uczył, jak to robić? Czy to właśnie wszystko było takim samodzielnym dojściem do tego? I tak, to znaczy, bo tutaj trzeba rozdzielić dwa okresy. Ten okres, kiedy ukazywała się gilotyna, to był okres nazywany przez historyków czasem karnawału. A czas karnawału to oczywiście takie określenie zabawne, ale to chodzi o to, kiedy już po strajkach sierpniowych styczniowcy w Gdańsku wywalczyli powstanie, możliwość powstania niezależnych samorządnych związków zawodowych Solidarność, czyli jakby pierwszego niezależnego związku zawodowego w ogóle w obozie komunistycznym. To był jakiś fenomen, to był też jakiś eksperyment. Władza wtedy w sierpniu 80 roku no, strajkowało około 700 czy 800 zakładów pracy na terenie całego kraju. To dosyć skutecznie paraliżowało gospodarkę. W większości to były naprawdę duże firmy, takie chociażby jak Stocznia Gdańska, w której pracowało 16 tysięcy ludzi. No, mówimy o roku 80. I ten paraliż gospodarki no, skutkował tym, że ten kryzys gospodarczy się pogłębiał. No, socjalizm był takim systemem niewydolnym ekonomicznie. No, przypomnę, może tutaj warto w tej audycji to powiedzieć, że właściwie wszystkiego brakowało. Znaczy, to, że ludzie się buntowali, to i tak było trochę dziwne, że tak późno się buntowali, bo w sklepach brakowało wszystkiego, no, podstawowych produktów spożywczych, brakowało mięsa, brakowało masła, mięso było na kartki, masło też było na kartki, cukier, no takie rzeczy były właśnie podstawowe. Nikt tutaj nie żądał luksusów, nikt nie jadł ośmiorniczy w tamtym czasie, czy krewetek. Sushi w ogóle było coś takiego, co nie docierało do Polski. W tamtych czasach było po prostu biednie i w tej biedzie też brakowało podstawowych rzeczy. No, brakowało też oczywiście takich artykułów przemysłowych, na przykład mebli. No, meble to było meble, dywan, to były jakieś w ogóle telewizory, cały sprzęt RTV, czyli na przykład no, magnetofony kasetowe, wówczas bardzo modne, adaptery, taki sprzęt radiotelewizyjny, to trzeba było mieć znajomości, żeby to trzeba jakiś czas gdzieś w sklepach się pojawiało, ale też ludzie kupowali to po prostu na lewo, na jakichś bazarach przez znajomości i tak dalej, i tak dalej. To wszystko spowodowało, a także no, beznadziejna sytuacja właśnie płacowa spowodowała strajki w sierpniu 80 roku. Na początku władza jakby lekceważyła te strajki, myślała, że one się szybko zakończą, no ale później zaczęły się przyłączać inne zakłady i tak jak powiedziałem, w finale w sierpniu 80 roku strajkowało 800 zakładów, no i tutaj władza musiała iść porozumienie. No i słynna komisja Jagielskiego. Jagielski przyjechał do stoczni, przedstawiciel partii, przedstawiciel PZPR-u, negocjował i na skutek tych negocjacji, jakby z takim pistoletem strajkowym przystawionym do skroni, komuna zgodziła się na taki wyłom, taki eksperyment właśnie, czyli powstanie no, tworu niezależnego, bo kraje totalitarne czy systemy totalitarne polegają na tym, że
wszystko chcą kontrolować. No niedawno za czasów PiS-u mieliśmy taką właśnie demokraturę, czyli też próbę przynajmniej w dużej mierze kontrolowania wszystkiego, tak? Wszystkie gazety, media państwowe były opanowane przez przedstawicieli partii rządzącej. Oczywiście teraz to wyglądało zupełnie inaczej, no nie dało się tak zupełnie poprzez internet i także media niezależne, prywatne, odciąć ludzi od informacji, no ale jednak to było to taka, mówiono na to nawet, że to jest taka recydywa komuny, ale za komuny to było wszystko mocno kontrolowane. I teraz proszę sobie wyobrazić, że w tym systemie, gdzie jest, mamy wszędzie agentów, mamy wszędzie swoich ludzi, wszystko kontrolujemy, prasę, media, przecież była cenzura, żeby opublikować jakiś tekst, trzeba było iść najpierw do cenzury, cenzor to czytał i dopiero dawał pieczątkę i tak ten artykuł mógł się w gazecie ukazać. Wszystko było kontrolowane. I w tym systemie, gdzie wszystko jest kontrolowane, nagle powstają związki zawodowe, które są jakby niekontrolowane przez partię. Oczywiście Służba Bezpieczeństwa umieszcza tam różnych agentów, no ale jednak one działają jakby niezależnie poza partią. Jest to taki wyłom i fascynował się tym cały świat, że to jest coś takiego, co jest niebywałe, no bo ani w Związku Radzieckim ówczesnym, ani gdzieś w tych krajach takich też właśnie z obozu komunistycznego, czyli to były Węgry, Czechosłowacja, NRD, Bułgaria, te państwa, które no, były opanowane przez komunistów i były w jednym takim obiegu, systemie jakby politycznym, to czy się nazywało RWPG, czyli jak jest EWG, czyli Unia Europejska, to był taki system gospodarczy RWPG, on w ogóle kompletnie nie działał, no ale jakby był to pewien monolit, a tutaj jest jakiś wyłom. I nazywano ten, i oczywiście to się szybko skończyło, to trwało kilkanaście miesięcy i ten karnawał rozpoczął się w sierpniu 80 roku, a dokładnie 31 sierpnia, kiedy jest rocznica podpisania porozumień, tak zwanych porozumień sierpniowych, czy porozumień gdańskich, na mocy których właśnie powstała Solidarność, na mocy tych porozumień, aż do 13 grudnia 1981 roku, kiedy to generał Jaruzelski wprowadził ciężki sprzęt do odśnieżania, czyli czołgi, czyli wprowadził stan wojenny. I właśnie wówczas, najpierw się zbuntowali robotnicy, tak, bo oni mieli siłę. Ja wtedy byłem 16-latkiem i chodziłem pod stocznię i rozrzucałem ulotki, które tam właśnie komunikaty strajkowe, cały Gdańsk przychodził po tą słynną bramę stocznię numer 2, a tak się złożyło, że moje liceum, do którego chodziłem, było dosłownie naprzeciwko stoczni. I w sierpniu to były te porozumienia, we wrześniu idziemy do szkoły, no i my też chcemy się budować, też chcemy mieć swoje związki zawodowe. I najpierw zbudowali się studenci, którzy założyli NZS, Niezależne Zrzeszenie Studentów, też takie samorządowe ugrupowanie. No i w szkołach też zaczęto, to były samorządy szkolne i próbowano tworzyć coś, co się nazywało Parlament Uczniowski. Różnie z tym szło, w niektórych rejonach lepiej, w niektórych gorzej. No generalnie samorząd szkolny nie miał za dużo do gadania w szkole, bo to tylko były jakby takie narzędzie dyrekcji, że ta młodzież ma chodzić w mundurkach, czy chodzić w klapkach. Nie miał to nic wspólnego z samorządnością. Był to raczej instrument do kontrolowania uczniów, gdzie dyrekcja sobie poprzez samorząd szkolny pewne sprawy załatwia, no a my chcieliśmy się jakby wybić na niezależność. Elementem tej niezależności była gazetka de facto prywatna, którą ja zacząłem wydawać z takim logo, że to jest pismo uczniów pierwszego LO, czyli pierwszego liceum ogólnokształcącego. W Gdańsku obowiązywała taka nazewnictwo, że nie mówiło się tak jak w Warszawie od patronów szkoły, tylko mówiło się numerami, czyli to była jedynka, to było Gdańskie Liceum numer 1, które zresztą swego czasu, ja jestem absolwentem tego liceum, mieści się ono dosłownie 200 metrów od bramy Stoczni Gdańskiej, niektóre okna sal lekcyjnych wychodzą właśnie na Stocznię Gdańską, więc ciężko nie było jakby nasiągnąć tą polityką, to też miejsce było ważne. Ja pewnie gdybym mieszkał w Radomiu albo mieszkał, nie wiem, w Sochaczewie, to tak zbuntowany bym nie był, bo ten Gdańsk był zbuntowany. Ja byłem takim gdańskim dzieckiem. Widziałem, jak Wałęsa przemawiał na bramie numer 2 właśnie Stoczni Gdańskiej, jak rzucano lotki, jak stoczniowcy strajkowały, jak tworzył się ten bunt
mieszkańcy Gdańska przychodzili pod tą bramę, tam się jakby integrowali właśnie z tymi stoczniowcami. No i w ten sposób zaczęła się ukazywać gazetka odbijana na ksero, ja gdzieś zdobyłem jakiś... Ludzie przestali się też bać. Jakby wcześniej za komuny, pamiętam taki chyba z 79 roku taki obrazek, jak jakiś student rozdawał ulotki pod kościołem. Dzisiaj wszyscy są odważni. Dzisiaj wszyscy, jak ci, co wspominają komunę, to mówią, a walczyliśmy z komuną. To nie jest prawda. Z komuną walczył no, może 2% społeczeństwa. To i tak nie jest źle. To jest naturalne, że w działania antysystemowe, działania przeciwko rządowi zawsze angażuje się niewielka grupa ludzi, bo no, to jest zawsze związane z pewnymi represjami, to jest zawsze związane z pewną niedogodnością życia. No, można wylądować w więzieniu, można zostać spałowanym, można. No, historia pokazała na tym, że niektórych nawet prawda, zabito i w Rosji do dzisiaj się zabija. No właśnie wróg Putina Nawalny całkiem przecież niedawno został zamęczony w obozie takim pracy, w obozie karnym, gdzieś tam pod kołem biegunowym, no to w ogóle straszna, straszna śmierć. Więc w Rosji to zawsze przebiegało radykalnie. W Polsce też zdarzały się przypadki przez skrytobójstw, morderstw i tajemniczych zgonów opozycjonistów, chociażby przecież Grzegorz Przemyk, ksiądz Popiełuszko i wiele innych przykładów. No natomiast i to jest naturalne, że jakby no te działania takie antysystemowe to zawsze jest taka grupa, która ma jakiś zaniżony poziom bezpieczeństwa, czy ma taki właśnie temperament, że to co ten cały system, który otacza, to strasznie im przeszkadza. No i ja wydawałem tą gazetkę, bo miałem taką potrzebę, bo wydawało mi się, że te gazety oficjalne nie spełniają moich ambicji, czy ja chciałbym czytać inne gazety i zacząłem wydawać taką gazetę, którą sam chciałbym czytać i tam właśnie w wieku 17 lat, mając takie możliwości wydawnicze, ona najpierw się ukazała chyba w nakładzie 300 egzemplarzy, później w nakładzie już 1000 egzemplarzy, czyli jak na taką gazetkę podziemną. Byłem de facto redaktorem naczelnym, wydawcą, jednocześnie kolporterem, bo musiałem to wszystko też, ona była sprzedawana za pieniądze, a te pieniądze służyły temu, żeby wydać kolejny, następny numer, bo trzeba było kupować przecież papier i trzeba było kupować, płacić za druk, który nie był za darmo. Gdzieś tam najpierw odbijałem to na jakimś pokątnym ksero przez znajomości, a później ostatni numer wydałem już razem z kolegami u drukarzy Solidarności, bo wiedzieliśmy, gdzie jest taka drukarnia, dogadaliśmy się z tymi drukarzami i oni nam 1000 egzemplarzy takiej gazetki wydali. No i tak historia gilotyny kończy się, ponieważ myśmy się tam podpisywali nazwiskami artykuły. Tam zacząłem drukować właśnie swoje pierwsze felietony i te felietony publikuję do dzisiaj już w o wiele poważniejszych pismach. Mówiłeś, pytałeś o to skąd jakby się nauczyliśmy. Działalność była naszym uniwersytetem, jakby wiesz, nawet jak ci coś nie wyjdzie, coś się nie uda, jakieś spotkanie, manifestacja, gazetka i tak dalej, to każde takie niepowodzenie jest też świetną szkołą. To już następnym razem, nawet nie wiem, organizujesz koncert, to ten koncert się nie uda, ale następnym razem już wiesz, jakie popełniłeś błędy i następnym razem się uda. Najważniejsze jest, żeby się nie zniechęcać, żeby jednak działać i to jest najlepszy uniwersytet. Nikt tam specjalnie jakichś szkoleń nie robił. Oczywiście, jak się zaczął stan wojenny i zaczęła się już taka naprawdę, w Gdańsku on miał dosyć dramatyczny przebieg, bo przecież też były wielotysięczne manifestacje i kilkudniowa bitwa z ZOMO właśnie pod stocznią i aresztowania i też parę osób zabito i tak dalej, więc to gaz, pamiętam, na gaz łzawiący na ulicach, to jeszcze śmierdział przez kilka tygodni, bo te petardy z tym gazem, była wówczas zima, 13 grudnia przypomnę, więc one gdzieś często lądowały na przykład w jakichś zaspach śniegu i wystarczyło iść ulicą, kopnąć w taki zaświeżony chodnik i gdzieś tam była ta petarda łzawiąca z gazem łzawiącym czy pieprzowym, no to takie różne tam były odmiany, no to ten gaz jeszcze się wydobywał, więc jeszcze nawet kilka tygodni po gdzieś ten w niektórych rejonach
on coś nie zdziało tym razem. To pokazuje, no, że to były dosyć masowe i dosyć dramatyczne rozruchy. I wówczas nie mogliśmy wydawać się już gilotyny, ponieważ no, istniało niebezpieczeństwo, że połączą nas z tym i zaczęliśmy wydawać na takiej właśnie drukarce wałkowej pismo, które się nazywało najpierw Podaj Dalej, a później nazywało się, przybierało różne nazwy, bo to też chcieliśmy zmylić tropy. Później w 83 roku, czyli już no, głęboko w czasach Jaruzelskiego, kiedy cały czas trwał stan wojenny i cały czas, oczywiście stan wojenny formalnie on został po roku zmieniony, ale ja i wiele osób z mojego pokolenia nazywa ten okres aż do czasu, aż do Okrągłego Stołu, czyli do 89 roku. De facto był to taki pełzający stan wojenny, on oficjalnie po roku został odwołany, ale no nadal tępiono opozycję, nadal opozycję zamykano i po 85 roku trochę tam się przepisy zmieniły i trochę ten terror zelżał, natomiast to też skończyły się jakieś duże manifestacje, duże protesty, natomiast no, represje trwały jakby cały czas i my chcąc zgubić jakby ogon, czy chcąc zgubić właśnie jakieś tropy, wyprowadzić trochę służbę bezpieczeństwa w pole, zmienialiśmy nazwę tej gazetki, że to wydają się inni ludzie, nie wiadomo, że w tym czasie karnawału tyle się działo, że ja myślę, że służba bezpieczeństwa nie miała czasu zajmować się szkolnymi gazetkami. Znaczy, my byliśmy zbyt dla nich mało niebezpieczni. Wówczas oni tam właśnie inwigilowali szczególnie te komisje zakładowe Solidarności w zakładach pracy i tak dalej, i tak dalej. Tam próbowali głównie działać, no bo to w ich środowiskach to była panika właśnie, no, powstał Niezależny Związek Zawodowy. Natomiast nikt tej gilotyny poza uczniami jakby specjalnie nie chyba służba bezpieczeństwa tego nie zarejestrowała i tak no, nam się udało, nikt z nas nie został internowany czy zatrzymany w tym pierwszym okresie. Chociaż jeden znajomy z tak zwanego ruchu młodzieży szkolnej został internowany, ale on gdzieś został wpisany do oficjalnych jakichś takich właśnie spisów, że to jest człowiek opozycji i jego tam właśnie zgarnęli. No, natomiast myśmy właśnie no, nazywali, a najpierw Podaj Dalej, później ta gazetka się nazywała Homek. Od homo, od właśnie etze homo, czyli oto człowiek, czyli od z łaciny człowiek. Nie ma tu nic wspólnego. Dzisiaj może ta nazwa by się wydawała trochę kontrowersyjna czy dwuznaczna, ale no takie były nasze inspiracje. I zresztą to wyprowadzenie służby bezpieczeństwa, to mylenie tropów było udane, bo po latach, kiedy Instytut Pamięci Narodowej częściowo się otworzył i można było dziennikarze, pisarze, historycy mogli pogrzebać trochę w tych archiwach Służby Bezpieczeństwa. Dosyć zabawne, tam odkryłem dwie swoje teczki. Jedna teczka to jest teczka o nazwie Alternatywa. To była teczka, czyli tak zwana sprawa operacyjnego rozpoznania. Tak, teczka to jest takie określenie medialne. Czyli to były dokumenty, które gromadzono przeciwko jakimś działaczom opozycji. I taką teczkę miałem w Gdańsku i taką teczkę miałem w Łodzi, bo później w Łodzi studiowałem, jakby pojechałem na studia do Łodzi, studiowałem kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim i tu moja teczka się nazywa Janta, dlatego że byłem z Gdańska, więc Służba Bezpieczeństwa uznała, że stare określenie bursztynu Jantar tak właśnie mnie barwnie dosyć określono. I w tej teczce Alternatywa jest dosyć zabawna taka historia cała, jak Służba Bezpieczeństwa próbuje zlokalizować, kto drukuje to pismo Homek i kto za tym stoi. I tam są jakieś fantastyczne, że to jest jakaś podziemna harcerska gazetka, harcerska organizacja i tak dalej, że to jest skrót. Oni nawet nie wiedzieli, że to chodzi o człowieka, że to jest skrót jakiejś podziemnej organizacji harcerskiej. Coś bzdury, kompletne i kompletna fantazja, ale to pokazuje, jak niewiele o nas wiedzieli. Więc to mylenie tropów przy pomocy prostego zabiegu, czyli zmieniania tytułów, było udane. A swoją drogą, jak już wchodzimy na tematy Łodzi, robienia w konia milicję i służby bezpieczeństwa, to właśnie w tym momencie chciałbym przejść do pana działalności w pomarańczowej alternatywie, ponieważ wraz z 87 został pan liderem łódzkiej pomarańczowej alternatywy. I właśnie chciałbym dopytać pana o to,
Jak się czuje pan właściwie z tym sukcesem milicjantów, jeżeli chodzi o to, że udało im się zatrzymać galopującą inflację? Jak pan wspomina tamte lata i co mógł pan by powiedzieć o właśnie swojej pracy w pomarańczowej alternatywie? Jak to było, żeby tak za pomocą żartu, humoru, może takiej lekkiej abstrakcji, satyry, pokazać nieudolność i właściwie głupotę obecnego rządu? Tak, no to był fantastyczny pomysł, który i sposób walki, który narodził się we Wrocławiu. Grupa studentów, studentów różnych uczelni, najpierw właśnie też związanych częściowo z NZS-em, częściowo z innymi organizacjami wówczas działającymi w podziemiu, zaczęła kpiną, szyderą organizować różne akcje. Pojawiły się krasnoludki na ulicach Wrocławia, na przykład w czasie świąt, świątecznych, no i rozdawały różne prezenty, rozdawały tam papier toaletowy i tak dalej, no i właściwie milicja obywatelska nie wiedziała, jak na to zareagować, no bo gonić krasnoludka, a był też zlot świętych Mikołajów, na przykład był we Wrocławiu taki, chodził święty Mikołaj z siekierą wbitą w plecy, tam oczywiście to był jakiś trik, bo tam była specjalna deska, no ale to dosyć zabawnie wyglądało. No i zaczęło się takie polowanie na tych przebierańców. No i tak się narodził happening. Happening to jest pełnoprawne działanie artystyczne wymyślone w Ameryce w latach 50. To byli głównie artyści, którym znudziło się tak zwane malarstwo sztalugowe. Jeżeli malowanie, nie wiem, Mieronka na rykowisku, czy jakieś czysto hiperrealistycznych obrazów, i zaczęli robić jakby dziury w tych obrazach, czyli tam były takie happeningi, że palono te obrazy albo skakano w nie, no, urządzano różne akcje, stąd nazwa happening, czyli zdarzenie. Zdarzenie, które ma nas wstrząsnąć, ma nas skłonić do refleksji jakiejś, do jakichś przemyśleń, i ten moment pozwala zaliczyć ten moment, że to jest refleksja, przemyślenie. Happening ma czemu służyć? Mogą być to cele polityczne, mogą być to cele społeczne, mogą być to cele ekologiczne, jakie sobie wymyślimy, a może to być też czysta abstrakcja, która ma nas po prostu rozbawić i zakpić może ze sztuki, z tych nadętych, takich nabzdyczonych artystów, bo nie brakuje zawsze w środowisku artystycznym takich, co to chodzą na koturnach i wydaje mi się, że za chwilę dostaną Oscara albo nagrodę, literacką nagrodę Nobla. Więc ci artyści z poczuciem humoru zaczęli się z nich naśmiewać. I oczywiście po jakimś czasie ten happening dotarł do Europy. Dużo takich artystów happeningu było we Francji, we Włoszech. W Polsce pierwsze happeningi urządzał Tadeusz Kantor, ale to były happeningi tak zwane czysto artystyczne. No a tutaj właśnie w stanie wojennym, jakby przy końcówce tego stanu wojennego w 1986-1987 roku zaczęły się pojawiać takie akcje o takim ewidentnym wydźwięku politycznym, ale właśnie naśmiewające się z władzy. No i władza jakby walczyła z tym w jedyny sobie znany sposób, czyli poprzez represje i poprzez zatrzymywania. Tylko zabawność, czy jakby humor tej całej sytuacji, jest w ogóle takie pojęcie, dowcip sytuacyjny, tak? Więc to był tak zwany dowcip sytuacyjny, że polegał głównie na tym, że o ile ZOMO, czy zmotoryzowane odwody milicji obywatelskiej, czyli ta taka szturmowa, siłowa część milicji atakowała jakichś demonstrantów, ci demonstranci rzucali kamieniami, bądź uciekali, to jest normalne, to nic wspólnego ze sztuką nie ma. No a kiedy milicja goni na przykład osoby przebrane za krasnoludki, no to już jest dosyć zabawne, to już jest, nie przypomina normalnych demonstracji. Albo aresztuje 30 świętych Mikołajów, no, to chyba się nigdzie na świecie nie zdarzyło, tylko właśnie w Polsce. No i oczywiście te akcje wrocławskie zaczęły być bardzo znane, że we Wrocławiu takie jaja się dzieją. Głównie one miały miejsce na ulicy Świdnickiej. To jest taka główny trakt, który doprowadza z dworca, jak się idzie z dworca kolejowego do rynku, czyli takiego centrum właśnie miasta, no to przechodzi się ulicą Świdnicką. I to była taka dosyć ruchliwa ulica i o to chodziło, żeby w tej materii ulicy, materii codzienności nagle pojawiał się na przykład właśnie święty Mikołaj z siekierą w plecach albo dziewczyny przebrane za sierotkę Marysię bądź faceci przebrani za krasnoludki. Zawsze było jakieś hasło, zawsze była jakaś idea. Wcześniej te happeningi najpierw były takie spontaniczne i później też były spontaniczne, ale trzeba było je przygotować. No i oczywiście ta rewolucja pomarańczowa, bo to ugrupowanie, czy właściwie ruch, bo to nie była żadna formalna organizacja,
nazwał się pomarańczową alternatywą. Ta pomarańczowa rewolucja rozlała się na cały kraj i w kilkunastu miastach w Polsce działały takie grupy, które przyznawały się do pomarańczowej alternatywy, bądź się podobnie nazywały, bądź zupełnie inaczej. W Krakowie działała grupa Bulwa Nosorożec, w Warszawie była grupa Warszawska Pomarańczowa Alternatywa, ale była też grupa Paragraf 22. W Poznaniu działał Komitet Wyzwolenia Krasnoludków, a w Łodzi ta nasza grupa nazywała się Galeria Działań Maniakalnych, czyli Łódzka Diecezja Pomarańczowej Alternatywy. No i właśnie jednym z naszych bardziej udanych happeningów był ten happening, o którym wspomniałeś, to kultowy happening przeprowadzony. Myśmy właśnie nie chcieli powielać pomysłów Wrocławia, bo te krasnoludki były znane, były takim symbolem pomarańczowej alternatywy i w Warszawie i w innych miastach właśnie powtarzano te akcje, powtarzano te pomysły, no ale tutaj ja chciałem być bardziej oryginalny i wymyśliliśmy taki happening galopująca inflacja. Kilkanaście osób przebranych no, za inflację w ten sposób, że mieliśmy takie tabliczki z napisem galopująca inflacja w czapkach krasnoludków bądź bez, z gwizdkami, żeby robić wokół siebie dużo, dużo szumu, ruszyło na ulicę Piotrkowską. Wiedzieliśmy, że no, akcja spotka się z interwencją milicji obywatelskiej, że wszyscy zostaną zatrzymani, więc ustawiliśmy się w sztafety. I jedna sztafeta liczyła 3-4 osoby, wybiegały takie 3-4 osoby, milicja zgarniała je, jak już ostatniego wleczono do radiowozu, to nagle z innej klatki schodowej, gdzieś z innej bocznej uliczki wyskakiwały kolejne 3-4 osoby. No i tak w sumie z ludzi nam starczyło może na 10, może na 15 minut. Do dzisiaj trwają spory, ile trwał ten happening, ale raczej krótko, to była naprawdę bardzo dynamiczna akcja i zatrzymano wówczas no, chyba 16 osób, większość pobito i zawieziono na nieistniejący już dzisiaj komisariat Łódź Śródmieście, gdzie no, tam straszono nas, że nas wyrzucą ze studiów i tak dalej, że będziemy mieli problemy. No i po kilku godzinach przesłuchań nas puszczono. Następnego dnia odbywał się wiec, nielegalny wiec nielegalnego wówczas Niezależnego Zrzeszenia Studentów i myśmy już, to była jakby synchronizowana akcja, myśmy już przygotowali wcześniej ulotki z informacją, że dziękujemy właśnie Milicji Obywatelskiej, że tego i tego dnia o godzinie tam 15:30 milicja zatrzymała galopującą inflację, bo dzięki temu skończyły się kłopoty ekonomiczne Polski. No więc to jakby chyba skłoniło samą Milicję Obywatelską do refleksji. Ewidentnie na górze jakiś generał czy pułkownik SB wydał rozporządzenie, żeby przynajmniej w Łodzi tych demonstracji nie rozbijać. I to rzeczywiście była pierwsza taka rozbita nasza, znaczy rozbita kolejna, ale ostatnia właśnie rozbita przez Służbę Bezpieczeństwa ostatni happening, bo na następnym już się milicja nie zjawiła. I powiem szczerze, że Milicja Obywatelska dość skutecznie przyczyniła się do rozwoju pomarańczowej alternatywy. No, bez niej pomarańczowej alternatywy by nie było, bo happening z założenia burzy podział, odwieczny podział, który istnieje w teatrze chociażby, czyli podział na scenę i widownię. Wiadomo, w teatrze no, jest scena, na której występują artyści, jest widownia, ludzie, którzy kupili bilety. W happeningu tego nie ma. W happeningu każdy może być uczestnikiem happeningu. Każdy może się do niego dołączyć. Wystarczy, że nałoży sobie pomarańczową czapeczkę albo że będzie krzyczał z nami hasła. I tak właśnie się działo na tych happeningach. Tylko, że te pierwsze nasze happeningi były właśnie jakby kontrowane, blokowane przez Milicję Obywatelską, gdzie lądowaliśmy w aresztach, w więzieniach. Natomiast po tej galopującej inflacji oni jakby zauważyli, że nam zależy, żeby oni przychodzili na te akcje, no bo nawet milicja też była członkiem pomarańczowej alternatywy, bo uczestniczyła, jakby zatrzymała galopującą inflację. Także była oczywiście nieświadomym uczestnikiem tego happeningu. Im się wydawało, że wypełniają jakąś ważną misję w kosmosie, natomiast no to po prostu, gdyby o nas nie zatrzymali, nie byłoby puenty tego happeningu. I kolejne happeningi były pomysłowe, ale wymagały od nas no, większej wyobraźni, bo tak to zwykle myśmy mieli pomysł na początek, na pierwsze 10 minut, a później to już nie ma co wymyślać, bo i tak nas zamkną. A tu jest, pamiętam taki happening, on się nazywał
pomóż milicji pobij się sam, czyli Dzień Solidarności z Milicją Obywatelską, to było w dzień wprowadzenia, kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego, czyli oczywiście 13 grudnia. No i ku naszemu zaskoczeniu, byliśmy przekonani, że zostaniemy zatrzymani, ku naszemu zaskoczeniu milicja się nie pojawiła. Była oczywiście Służba Bezpieczeństwa, która jakby rejestrowała ten happening poprzez zdjęcia i poprzez raporty, bo to wiemy o tym, że była właśnie po latach z dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej, ale jakby my sami byliśmy zaskoczeni, bo mieliśmy ten scenariusz na pierwsze 10 minut, bo była na przykład para młoda, osoby przebrane za parą młodą, kobieta w takiej sukni weselnej, pan młody też, którzy mieli powitać chlebem i solą pierwszy radiowóz, który się pojawi na akcji, tak? I oni czekali z chlebem i solą, a radiowóz się nie pojawił, więc teraz co dalej? No i oczywiście ta manifestacja, ten happening Pomóż milicji pobij się sam szybko przekształciła się w wiec poparcia dla generała Jaruzelskiego. Zaczęliśmy krzyczeć, że Jaruzelski ma zostać królem Polski i tak dalej. Jakieś takie śmieszne hasła. Na przykład było hasło Gdzie jest milicja? Albo Zadzwońcie po milicję. Zresztą ten okrzyk, słynny okrzyk Zadzwońcie po milicję z happeningu właśnie tłumuckiego na ulicy Piotrkowskiej został nagrany przez dziennikarzy studenckiego Radia Kiks, którzy przyszli na tą manifestację i dość dobrym magnetofonem nagrali te wszystkie okrzyki. I później ten okrzyk wykorzystał zespół Bikrzyc w jednej ze swoich piosenek, a dzisiaj nawet odbywają się całe takie koncerty wspominkowe, które są pod nazwą Zadzwońcie po milicję, gdzie grają stare zespoły właśnie z lat 80. i częściowo 90., które w tamtych czasach miały hity. Więc to jest dosyć też ciekawe. No i efekt tego, że ta milicja przestała się pojawiać przynajmniej na tych happeningach w Łodzi, bo to różnie bywało w tym, na przykład w Łodzi się nie pojawili, a pojawili się w Warszawie i tam dosyć mocno tych uczestników happeningu spałowali i spacyfikowali, spowodował, że więcej ludzi przychodziło na te happeningi. Myśmy zaczynali dość skromnie od kilku, później kilkunastu osób, później kilkudziesięciu osób, a w finale były happeningi takie, na których było po 2000 osób. Taki happening bardzo udany, na którym było może nawet więcej niż 2000 osób, to był happening Wyścig Zbroi. On był też najdłuższy w sensie trasy, bo on się odbywał w sensie przestrzeni. On się odbywał nie w sensie czasu, tylko był rozciągnięty jakby prawie na całej ulicy Piotrkowskiej. Rozpoczął się na Placu Wolności. Właśnie był wyścig pokoju, który był imprezą sportową, wyścigiem kolarskim, bardzo popularnym w PRL-u. No, myśmy zorganizowali wyścig zbrojeń. Uczestnicy byli przebrani za różne formacje wojskowe, amerykańskie, rosyjskie, jacyś żołnierze różnych formacji afrykańskich i tak dalej. Był nawet szpital polowy. Oczywiście wszyscy mieliśmy pistolety plastikowe, jakieś hełmy, dziecięce zabawki. Wyglądało to bardzo barwnie. Jest film Józefa Robakowskiego, który nakręcił ten happening, dokumentalny film właśnie z tego happeningu. I tam widać ten rozmach, to co się tam dzieje. No i na przestrzeni paru kilometrów od Placu Wolności do Placu Leona Schillera taki barwny pochód, niepokojony absolutnie przez milicję obywatelską, przeszedł. To pokazuje właśnie, jak brak represji potrafi wpłynąć na rozwój ruchów niezależnych. Tak? Jednak te represje często blokują. Kiedy nas zwijali do komisariatu, to powiedzmy sobie szczerze, no mało jest takich desperatów, którzy idą na akcję i wiedzą, że no rzeczywiście mogą wylecieć ze studiów, mogą zaryzykować, mogą zostać spałowani. Tak naprawdę nigdy nie wiadomo, czy milicja będzie miała dobry humor, czy będzie miała zły humor, czy będą pałować, czy nie. No tego się nigdy nie wiedziało. Czasem oni się zachowywali kulturalnie i przesłuchiwali kulturalnie, a czasem wrzeszczeli, krzyczeli i były też różne pobicia, zastraszania i tak dalej. Nawet na tych niby właśnie wesołych i zabawnych akcjach. No to może tyle. No to tak ze sztuką. Chodzi o to, żeby wywołać właśnie taką reakcję wśród publiki, w tym przypadku wśród milicji. A mógłbym pana jeszcze dopytać o parę innych happeningów, między innymi o klepanie biedy i bicie piany.
bo one są, myślę, też takie kultowe, zwłaszcza jeżeli chodzi o łódzkie wydarzenia w zakresie pomarańczowej alternatywy. Tak, tak, tak. To były dosyć ciekawe akcje. Oczywiście to już jest ten czas, to już jest 89 rok, zaczęliśmy właśnie w 87 tymi happeningami, ale to już jest ten czas, kiedy toczą się obrady Okrągłego Stołu, tak naprawdę taki czas przejściowy. Komuna jeszcze dobrze się trzyma, ale właśnie w niektórych miastach milicja obywatelska interweniuje, w niektórych miastach są polowania, ale w Łodzi zostały odpuszczone i my zaczynamy się rozrastać i jako Galeria Działań Maniakalnych, czyli Łódzka Pomarańczowa Alternatywa, pozwalamy sobie na takie akcje bliskie, powiedzmy, czemuś, co możemy określić mianem teatru ulicznego. I te właśnie wymienione przez ciebie akcje miały taki trochę charakter teatru ulicznego. Klepanie biedy to jest świetny pomysł, właśnie to jest taki klasyczny happening, no, który łączy na pewno pierwiastki artystyczne z politycznymi. Przebraliśmy się za kloszardów. Byliśmy przebrani za kloszardów, czyli jakieś postrzępione koszule, jakieś spodnie z dziurami, jakieś płaszcze takie ze śmietnika powyciągane gdzieś, może starych szaf od bab, dziadków, jakieś dziurawe parasolki. I to był też happening taki, który nie liczył, dlaczego właśnie użyłem świadomie dosyć tego określenia teatr uliczny, że one były happeningi, które liczyły na to, żeby ludzi wciągnąć w akcję. A ten happening polegał na tym, żeby pokazać pewien nasz stosunek do sytuacji. Oczywiście komuna już wtedy tak chwiała się dosyć mocno, ale żeby ten bunt ludzi powstrzymać, znowu obiecywano jakąś kolejną reformę. Każdy rząd, to do dzisiaj jest, zwróćcie uwagę, że to jest, każdy rząd, który się nowy tam pojawia, żeby uspokoić emocje, żeby uspokoić jakieś bunty pracownicze czy inne, obiecuje jakąś reformę, że zrobimy reformę, będzie lepiej, będzie no słuchaj, będzie wszystko. I wtedy kolejna reforma gospodarcza, którą tam ogłaszał chyba rząd Rakowskiego, zapewniali, że już kłopoty gospodarcze się skończą, że kłopoty z zaopatrzeniem się skończą, że no nie, bułki z szynką będą w sklepach, że wszystko będzie super. Bułeczki, szynka, wszystko będzie i tak dalej. No i to no oczywiście ludzie już się na to nie nabierali, my chcieliśmy to trochę obśmiać i ci kloszardzi pojawili się właśnie też w okolicy placu Leona Schillera. Każdy taki happening był anonsowany ulotkami bądź napisami na murach. Zwykle to była taka nasza, no nie było internetu, to był taki nasz internet. Pisano jakieś hasło, pod jakim odbywał się happening, na przykład taki był słynny happening, wszystko jest jasne. I były hasła na murach, wszystko jest jasne i godzina jakaś tam podana, albo i plac Leona Schillera, tak? A nie, nawet nie pisaliśmy plac Leona Schillera, tylko pisaliśmy Hortex, bo wówczas przy placu Leona Schillera była taka kultowa kawiarnia, dzisiaj chyba już nieistniejąca, która się nazywa Hortex, od tam jakiejś nazwy przedsiębiorstwa właśnie owocowo-warzywnego i taka była sieć takich kawiarni, to były takie kawiarnie, no bardziej eleganckie, czyli takie, gdzie z dziewczyną mogłeś przyjść na lody, na dobrą kawę, trochę lepszą niż w innej kawiarni, jakieś ciasteczka i tak dalej. I po prostu stąd myśmy nawet pojawiały się w Łodzi, w tamtym czasie są zdjęcia z tego, napisy Hortex walczy. I niektórzy ludzie nie wiedzieli, o co chodzi, dlaczego Hortex ma walczyć. No to chodziło o to miejsce, myśmy jakby oznaczali swoje miejsce, że tu są te nasze happeningi, żeby ten plac Leona Schillera, zresztą świetnie ten plac został wybrany. Raz, że to jest centrum Łodzi, dwa, że to jest ulica Piotrkowska, dwa, że była fajna przestrzeń. Zresztą ten plac do dzisiaj ma trochę takie znaczenie no, artystyczne, tam się odbywają różne tam przecież i występy, i jarmarki i tak dalej, takie mniejsze kameralne imprezy, jakieś też tam, no mają miejsce po prostu jakieś wydarzenia o charakterze kulturalnym. No i sam Leon Schiller, który był przecież reformatorem teatru, jakby pasował. No gdyby tam był pomnik, nie wiem, jakiegoś generała Waltera Święczewskiego albo kogoś innego, to byłoby trochę gorzej. Znaczy pewnie byśmy go też tam, czy pomnik Dzierżyńskiego, to pewnie byśmy go tam pomalowali, ale ponieważ to był Leon Schiller, no to z całym szacunkiem to wielki reformator polskiego teatru i nam jakby ten duch Leona Schillera, myślę, że on był też osobą jak najbardziej zbuntowaną, więc to nam jak najbardziej odpowiadało. I stąd te napisy Hortex walczy. I były też ulotki. I w wypadku na przykład wszystko jest jasne,
to była fantazja na temat koloru białego. Myśmy malowali białe plamy w książkach od historii, przebraliśmy się na biało, no, też jakiś polityk się wybielał, też mieliśmy bandaże, bandażowaliśmy drzewa, kiosk ruchu, uważaliśmy, że rzeczywistość jest chora i trzeba ją wyleczyć, że całą Polskę trzeba zabandażować. No, tego typu były akcje. I właśnie wystarczyło takie proste hasło, wszystko jest jasne i tak jak w wypadku happeningu Klepanie Biedy nie ujawnialiśmy tego, on tak się nazywał, ale nie ujawnialiśmy tego jakby tego tytułu czy tego hasła, bo no, to miało właśnie dopiero być tą puentą. I tylko pisaliśmy, że coś się wydarzy, podawaliśmy godzinę i takie jakieś absurdalne, pamiętam, hasła były na przykład Pred z telewizją i żółtym serem. I niektórzy tacy starsi ludzie byli pogubieni w tej wówczas no naszej jakby tych młodzieżowych temperamentach, że tych hasłach, że no Pred z telewizją oni rozumieją, tak, no propaganda, jak, a dlaczego Pred z żółtym serem? No, to był taki element absurdalny po prostu, żeby było wesele i żeby było bardziej absurdalne, żeby służba bezpieczeństwa miała nad czym się zastanawiać i o czym myśleć. No i teraz wracam już do tego samego happeningu Klepanie Biedy. Więc zgromadziła się najpierw publiczność, taka jakieś powiedzmy z 500 osób, które czekały właśnie jakby no coś będzie, coś się wydarzy. Byśmy pisali, bądźcie czujni, bądźcie punktualni, coś się wydarzy. W pewnym momencie pojawił się jeden z kolegów, naszych już jakby działaczy i wspólnie z drugim kolegą rozwinął wielką plandekę z napisem, przygotowaną wcześniej oczywiście, z napisem Bieda, przy czym ta Bieda była napisana tak zwanym litenicą Solidarności. To jest taki specjalny znak graficzny, wiadomo, jak jest logo Solidarności, a Solidarność wówczas, bo teraz ta Solidarność, która jest, w ogóle nie ma nic wspólnego z dawnych lat, z lat 80. Tamta walczyła o wolność, ta walczyła o swoje interesy. No była takim symbolem właśnie, czy jakby te reformy spowodują, że mimo Solidarności będzie dalej bieda, no można było to na różne sposoby odczytywać. I dalej ludzie czekają, co się wydarzy. No jest wielki transparent z napisem Bieda, który leży na chodniku. I w pewnym momencie z różnych stron, tak zwanym ruchem gwiaździstym, z prawej, z lewej, z północy, z południa, pojawiają się nasi uczestnicy happeningu, nasi działacze, którzy są przebrani właśnie za tych kloszarów. Oni się pojawiają w ten sposób, że oni albo czugają się, niektórzy się z nich czugali, niektórzy jakoś opierając się o lasce tam i byli tacy, którzy szli na klęczkach. No w każdym razie ten ruch, ten taki właśnie ruchem gwiaździstym pojawiają się ci kloszardzi i każdy z tych kloszardów dociera do tej plandyki z napisem Bieda i wyciąga właśnie jakiś kij, jakiś kostur, jakąś laskę, jakąś emerycką laskę, jakąś parasolkę z dziurami. Jeden miał nawet taką dużą chochlę do zupy i zaczynają jakby pukać w ten, czy klepać tą biedę, pukać w ten transparent. No i takie to było klepanie biedy. I nawet postanowiliśmy, że przynajmniej parę godzin będziemy klepali. Zobaczymy, co będzie dalej. No ale nie wytrzymaliśmy i działo się wiele rzeczy dodatkowych. Pojawił się kolega, który popełniał harakiri przy pomocy kaszanki. Pojawił się kolega, który miał bębenki, takie małe bębenki z napisem kiszka i grał marsza, czyli mówi się, kiszki marsza grają, czyli że ktoś jest głodny. No i tego typu, pojawili się później ludzie z dużym transparentem, już w tym tłumie, który tam nas oglądał. Część tego tłumu to wzięła się z naszych ulotek, czyli oni przyszli na akcję. Ale ponieważ to jest ciągle Plac Schillera, to jest ciągle ulica Piotrkowska, więc tutaj dołączyło się też dużo gapiów, przychodniów właśnie, co to za cudaki, o co tu chodzi. No i później pojawił się duży transparent z napisem Reforma nadzieją na lepszą biedę. No więc to już wyjaśniło, że tutaj kpimy z tej reformy rządu Rakowskiego, no bo właśnie o tej reformie wówczas dużo mówiono i ta reforma dużo tam obiecywała i tak dalej. Podobnym trochę happeningiem był happening pod tytułem Bicie piany przy okrągłym stole i to no, była taka ostra satyra polityczna, bo to działo się właśnie w czasach, kiedy toczyły się obrady okrągłego stołu, z którymi to obradami wielu Polaków wiązało no, jakieś poważne nadzieje, że no, może rzeczywiście jest to nadzieja na jakąś lepszą Polskę, na wykreowanie stworzenie jakiegoś nowego systemu, który pozwoli
odetchnąć temu krajowi. Natomiast no, było też wielu krytyków Okrągłego Stołu, że to jest dogadywanie się z komunistami, że to jest paktowanie z komunistami. Po prostu, mówiąc tak metaforycznie, w tamtych czasach władza była zmęczona opozycją, opozycja władzą i te dwie strony postanowiły się jakoś dogadać. Tym bardziej, że w Związku Radzieckim panował już Gorbaczow, czyli taki pierwszy sekretarz, który nie był taki krwiożerczy, który przynajmniej na Zachodzie chciał uchodzić za reformatora, za przyjaciela Zachodu i de facto powoli rozmontował ten system komunistyczny. I de facto też to miało wpływ na to, co się działo w Polsce, że ci komuniści zorientowali się, że no, nie uciągną, że to po prostu gospodarczo to jest system niewydolny, to za chwilę to będzie po prostu dramat, nie będzie co jeść po prostu za chwilę. Trzeba wprowadzić jakieś reformy, trzeba dopuścić opozycję do władzy. Mówiąc właśnie metaforycznie, otworzono drzwi z napisem wolność, ale taki, zrobiono taką małą szparkę. A my byliśmy tymi, którzy od razu w tą szparkę wchodzili i rozpychali się po prostu, żeby to po prostu ktoś tych drzwi nie domknął. I elementem tego rozpychania się były tego typu akcje, gdzie udowadnialiśmy, że można działać, można robić co się chce. Ja myślę, że dzisiaj byłoby ciężko taki happening przeprowadzić, bo pojawiłaby się Straż Miejska i spytała zaraz, chwilę, czy panowie mają zezwolenie na takie działanie i tak dalej. Byśmy pewnie dostali 100 mandatów. Natomiast wtedy był taki okres przejściowy, a w takich okresach przejściowych te resorty siłowe są takie trochę zdekoncentrowane, do końca nie widzimy. Strzelać, aresztować, nie aresztować. I w razie czego to może nie, i zostawmy to. I tak właśnie to więcej wyglądało. Ale myśmy te obrady Okrągłego Stołu postanowili trochę skrytykować i zrobiliśmy taki happening tym razem w tym pasażu, który jest przy słynnym klubie 77. Nie pamiętam, jak ten pasaż się nazywa, też przy ulicy Piotrkowskiej. No i tam mieliśmy taki stół, okrągły stół, byśmy przebrani za... To był taki happening już w stylu amerykańskim. Tu już w ogóle nie rzucaliśmy żadnych ulotek wcześniej, wpisaliśmy się jakby typowo w taką materię ulicy. Ludzie wracają z pracy albo jadą do pracy, po prostu tłum, który wiadomo zawsze na Piotrkowskiej jest. Nagle pojawia się ten stół, pojawiają się ludzie, którzy mają jajka, mają specjalne miseczki, rozbijają te jajka, oddzielają żółtko od białka i zaczynają tłuc to białko właśnie takimi trzepaczkami specjalnymi. No i to pamiętam, że niesamowite były komentarze ludzi, którzy jedni byli za, drudzy przeciw. Później pojawił się taki chłopak z transparentem, cennik bicia piany z jakimiś cenami i tak dalej. I to jest właśnie rola happeningu, żeby to happening to nie jest tempa propaganda, to nie jest jakaś prymitywna akcja. Zawsze happening ma jakieś swoje przesłanie, ma swoje naczelne hasło, też chce coś ludziom powiedzieć, otworzyć ludzi na pewne problemy, zadać pewne pytania. To jest ważne w takiej działalności artystyczno-społecznej, żeby drogą właśnie trochę artystyczną, trochę może wygłupu, nawet jakiegoś wygłupiania się jakiejś akcji ulicznej, trochę takiego teatru ulicznego, zwrócić uwagę na jakiś problem, zadać jakieś pytanie, jakoś w jakiś sposób po prostu zaangażować ludzi w problemy, które ich też dotyczą. I pamiętam, że wówczas no, jakby ta ulica podzieliła się na dwa takie obozy. Jedni mówili, że no dobrze, że obradują, coś tam mądrego wreszcie może będzie, a drudzy, że właśnie dobrze, że się z nich śmieją, bo dobrze, z tego nic dobrego nie wyjdzie, dogadywać się z komunistami to jest zły pomysł i tak dalej, i tak dalej. Więc taki happening dosyć ciekawy. Też ciekawym happeningiem był happening pod tytułem Rząd Struga Wariata. To właśnie też taki happening bez ulotek, już nie, w sensie bez ulotek mówię, że nie zapraszaliśmy ludzi, tylko nagle pojawiamy się na ulicy i trwa takie działanie. To pojawił się człowiek z nożem i miał taką gałązkę, kawałek kika i strugał. Pojawił się następny i też strugał. Wszyscy ubrani elegancko w garnitury. I następny utworzył się rząd i na końcu jakby rząd strugający. I na końcu pojawia się facet z transparentem rząd struga wariata. Zresztą ten happening jest ponadczasowy, podobnie jak happening galopująca inflacja. Można go dzisiaj przeprowadzić i spokojnie będzie on aktualny, zrozumiały i odczytany.
Ja bym teraz pana chciał zapytać o kolejny happening, który miał miejsce w czerwcu 1988. Tak się składa, że przy okazji został pan wtedy w Łodzi zatrzymany wraz z Tomaszem Kadułą i Dorotą Wysocką. No mi jako łodzianinie dość znanym miejscu, bo przy Magdzie dla osób spoza Łodzi jest to kiosk ruchu pewnego rodzaju, ówczesny dom handlowy. I to zatrzymanie miało miejsce podczas happeningu Niezależne Obchody Dnia Dziecka, po czym został pan skazany na grzywnę 30 tysięcy złotych przez Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Łodzi. Ja właśnie chciałbym pana dopytać, o co chodziło z tym happeningiem i właściwie w jaki sposób ta grzywna wywarła na pana wpływ? No bo jednak wydaje nam się teraz, że to 30 tysięcy złotych, no to z perspektywy osoby, która na przykład jak ja urodziła się w 2007 roku, no jest to dość dużo pieniędzy, no ale jednak z drugiej strony tamte czasy, no to są to lata hiperinflacji, ogromnej inflacji. I właśnie jak pan odczuł tą grzywną? Jak w ogóle to wyglądała ta cała represja ze strony władzy? Sprawa grzywny, no to jest oczywiście element represji, żeby przestraszyć, żeby no, skutecznie ograniczyć uczestnictwo w kolejnych podobnych akcjach. To miało nas zastraszyć. Te 35 tysięcy to powiedzmy sobie tak, jakby dzisiaj było 3,5 tysiąca, więc to już brzmi trochę mniej groźnie, ale wszystko wyjaśnię. No wtedy osoby represjonowane mogły liczyć na pomoc i była tak zwana specjalna komisja interwencji założona przez Solidarność, która płaciła mandaty i kolegia za tego typu akcje, jeżeli one miały charakter no właśnie polityczny i miały charakter represji, więc tu muszę zaznaczyć, że ja tego nie płaciłem z własnej kieszeni. Zresztą prawda jest taka, że ja nie chciałem zapłacić tego i chciałem to odsiedzieć, bo jeżeli się nie zapłaci tego typu kolegium, to jest jakiś przelicznik, nie wiem, tam te pewnie 35 tysięcy to pewnie byłyby jakieś 3 miesiące aresztu, czy 2 miesiące, nie wiem dokładnie jaki był przelicznik, ale stwierdziłem, że szkoda pieniędzy, że ja mogę to odsiedzieć. No ale skoro te pieniądze się pojawiły, był taki już nieżyjący dzisiaj, był senatorem, pan Zbigniew Romaszewski, który wspólnie ze swoją żoną prowadzili taką w czasach, w latach 80. taką komisję interwencji, która polegała na tym, że była to pomoc finansowa dla osób represjonowanych i myśmy po prostu te pieniądze od nich otrzymali na te kolegia i te kolegia żeśmy po prostu zapłacili. Więc tutaj jakby jakiegoś, że ja musiałem, nie wiem, sprzedać wszystkie butelki w mieście, żeby tam zarobić na to kolegium, to tego typu strachu nie było. No niemniej sam happening to właśnie Dzień Dziecka, czyli Niezależne Obchody Dnia Dziecka, to właśnie była specyfika działań pomarańczowej alternatywy. Wiadomo, że ta poważna opozycja robiła różne manifestacje, czy msze za ojczyznę, czy jakieś wiece z okazji jakichś takich solidarnościowych rocznic, na przykład z okazji albo każdego 13 grudnia, żeby właśnie wprowadzenie stanu wojennego, albo na przykład 31 sierpnia, czyli rocznica podpisania porozumień sierpniowych, te, które no de facto generał Jaruzelski wyrzucił do kosza, no bo po prostu tysiące działaczy Solidarności zostało aresztowanych i wprowadzono stan wojenny. Czy jakieś inne patriotyczne rocznice, na przykład w latach 80. nielegalnie obchodzono Święto Niepodległości, czyli 11 listopada, bo wtedy w komunie było oficjalne święto 22 lipca, takie święto Polski Ludowej, którego myśmy nie obchodzili, a obchodziliśmy jak w sposób niezależny, czy które też były zwykle jakieś demonstracje, jakieś łapanki, jakieś pobicia właśnie 11 listopada. Natomiast to wokół tych rocznic Polacy jakby no zgromadzili się właśnie na wezwanie tej poważnej opozycji, czyli do Solidarności, czy jakiejś tam Solidarności Walczącej, czy jakichś innych ugrupowań. Natomiast my jako Pomarańczowa Alternatywa no, organizowaliśmy właśnie przekomiczne różne święta, no, na przykład 1 kwietnia, Prima Aprilis, albo Święto Wiosny, 21 marca, albo właśnie Dzień Dziecka, czyli 1 czerwca, albo na przykład no, Mikołaj, czyli 7 grudnia, tak, te różne takie absurdalne, albo na przykład, co też było bardzo zabawne, to było chyba 7 listopada, czyli rocznica rewolucji październikowej. Wiadomo, w Rosji jest inny kalendarz, więc tam był październik, a u nas to wypadało 7 listopada, czyli słynny szturm na Pałac Zimowy, który jak wiemy z historii tak naprawdę był wielkim oszustwem, nie był to żaden wielki szturm, czyli rozpoczęcie rewolucji bolszewików w Moskwie, w Związku Radzieckim,
od czego później powstała cały Związek Radziecki, cała w Rosji ówczesnej, bo tam obradował ten demokratyczny rząd Kieryńskiego. I to w komunie też było uroczyście obchodzone, no ale na tej zasadzie, że rewolucja, Lenin, Stalin i tak dalej, tak? Stalina tak trochę ukrywano, ale Lenin, pomniki Lenina były w Polsce, chociażby w Nowej Hucie, próbowano go parę razy wysadzić, różne tablice Lenina i tak dalej. No i właśnie pomarańczowa, żeby to obśmiać, to robiła sztur na Pałac Zimowy, był taki we Wrocławiu słynna akcja, gdzie Pałacem Zimowym był bar Mleczny Barbara i na ten bar po prostu szturmowano w przebraniach różnych formacji. Tam byli marynarze z Kronsztadu, tam była piechota, tam była konnica Budionnego z takimi konikami, zabawkami, więc odtwarzano. Dzisiaj byśmy nazwali, że to była rodzaj rekonstrukcji historycznej, tylko że na wesoło robionej i mocno kpiarskiej. No, pamiętam, że byli tam na przykład robotnicy w kufajkach z napisami 300% normy, albo na przykład z napisem będę pracował więcej i tak dalej, i tak dalej. Co ośmieszało trochę, po pierwsze, tą oficjalną historię, tłoczono na wszystkich akademiach, filmach i we wszystkich szkołach podstawowych, liceach i wciskano po prostu gdzie się tylko da i tam taką państwową celebrę, a tu nagle z ich święta, no to musiało boleć, bo to święto, rewolucja październikowa była obchodzona tak bardziej, nawet w Polsce było obchodzone bardzo uroczyście. Słano jakieś listy do Moskwy, jakieś apele, jakieś teatry wystawiały, jakieś sztuki o Leninie i tak dalej. No a myśmy się z tego strasznie nabijali. Więc stąd ta data, bo to może wyjaśnienie tej daty właśnie. I sama nazwa przecież ona jest absurdalna, no, niezależne obchody Dnia Dziecka, co sugeruje, że tam są oficjalne, a tu są niezależne. No i jak nas złapano zresztą i był proces, to myśmy się tłumaczyli, że to nie była żadna demonstracja polityczna, że tego nie było, po prostu to było takie niezależne przedstawienie, taki prezent dla dzieci, przedstawienie teatralne i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sąd w to nie za bardzo uwierzył i właśnie wlepił nam te wysokie dosyć kolegia. No to była też ciekawa akcja ze względu na to, że myśmy na początku ten kiosk ruchu wypadł jakby całkowicie spontaniczny. Dlaczego? Dlatego, że myśmy chcieli to zrobić początkowo, rzeczywiście na placu Leona Schillera. Mieliśmy transparent, mieliśmy cukierki dla dzieci, ale zorientowaliśmy się, że jesteśmy inwigilowani, że jesteśmy śledzeni i że jeżeli staniemy z tym transparentem, a mieliśmy transparent światu, pokój, dzieciom, mieszkania, że jeżeli staniemy z tym transparentem na ulicy, to nikt go za bardzo nie zauważy. Może kilkanaście osób, może kilkadziesiąt, ale to nie ma szans, żeby zwrócić na to uwagę, bo bardzo szybko na ten transparent zabiorą, a nas po prostu zatrzymają. No i wymyśliliśmy co innego. Wymyśliliśmy, że po prostu skoro tak, oni nam jakby siedzą na ogonie, to zatrzymaliśmy taksówkę i zrobiliśmy akcję w stylu amerykańskim. Zaczęliśmy taksówkę i powiedzieliśmy, proszę jechać do przodu, do przodu. No i tak dojechaliśmy z placu Leona Schillera niedaleko, bo do właśnie domu handlowego Magda, tam wówczas stał jeszcze taki kiosk ruchu, to były dzisiaj kioski ruchu zniknęły z przestrzeni miejskiej, a wówczas były takimi budkami, w których kupowało się gazety, gumę do rzucia, długopisy, papierosy, więc takie miódło, to nie był jakiś wielki sklep, ale właśnie jakieś małe, drobne kosmetyki i tak dalej, gdzie nigdzie jeszcze te kioski ruchu istnieją, ale to jest jakby relikt przeszłości. Najwięcej ich było właśnie przy Piotrkowskiej i one były takimi centrami, no właśnie kupowano gazety, komiksy z kapitanem Żbikiem były w takich kioskach ruchu, no panowie głównie właśnie Papierowski i takie drobne zakupy, znaczki pocztowe można było kupić, pocztówki jakieś, takie małe pamiątki i tak dalej, czyli takie trochę mydło powidło. No i taki kiosk stał wówczas, teraz już go nie ma, właśnie przy domu handlowym Magda. I myśmy kazali się temu panu taksówkarzowi zatrzymać, zapłaciliśmy za ten kurs i lecimy. I ja mówię, słuchajcie, to jest nasza scena, bo zgarnął nas, ale zanim niech to trochę trwa, żeby to przedłużyć. I weszliśmy na ten dach kiosk ruchu. Zresztą cała ta nasza ucieczka taksówką wprowadziła służbę bezpieczeństwa w pewną konsternację. Oni nie byli przygotowani, żeby nas ścigać samochodem. Po prostu oni łazili za nami, nawet się specjalnie z tym nie kryjąc, ale szli na piechotę. Pewnie mieli gdzieś samochód, ale pewnie on stał za rogiem, żeby się nie rzucać w oczy. Wiadomo, godzina 15, tłok, korki,
myśmy przejechali, oni dostali czerwone światło i na tej zasadzie nam się udało uciec. I ten pomysł w Śląskim Ruchu był bardzo fajny. On zresztą później był wykorzystywany wielokrotnie, bo na placu Leona Schillera też był taki kiosk i parę razy na ten kiosk chodziliśmy. Myśmy uznali, że to jest po prostu taka nasza trybuna, że to jest nasza trybuna. Byliśmy wtedy szczuplejsi, byliśmy młodzi, dobrze wysportowani, więc wejście na taki kiosk nie stanowiło dla nas żadnego problemu. No i jak staliśmy już na tym kiosku, to rozwinęliśmy transparent. Jak ludzie zobaczyli, no to jest widok, nie, ta Łódź za czasów komuny, w ogóle nie tylko Łódź, ale wszystkie miasta polskie, były dosyć szare, tam się nic specjalnie nie działo. No to jest dla widoku, dla przestrzeni miejskiej. Dzisiaj byśmy myśleli od razu, że pewnie to jakaś akcja reklamowa, nie wiem, miejscowej pizzerii albo coś takiego. Wówczas ta ulica była zupełnie inaczej wyglądała niż teraz. Teraz jest bardziej kolorowo, wtedy było wszystko szare. Więc jak kolorowi ludzie, a jakbyśmy byli poprzebierani za postaci z bajek, ja na przykład miałem żółte kalesony, człowiek w żółtych kalesonach na kiosku ruchu, no to musiał wzbudzić sensację samą w sobie, a jeszcze do tego z transparentem, a co tam pisze, co tam jest napisane. No i w ciągu dosłownie paru minut zgromadził się tam dość porządny tłum, tak do 2000 osób. No i myśmy właśnie wykrzykiwali różne hasła, światu pokój dzieciom mieszkania, precz z czerwonymi kapturkami, przy czym słowo czerwony, a był drugi też ten transparent właśnie przed z czerwonymi kapturkami. No i teraz te dwa transparenty trzymamy. Najpierw pojawił się taki przypadkowy uliczny patrol, który nie wiedział, kim my jesteśmy, co my robimy i tak dalej. Oni myśleli, że to jacyś chuligani. Jeden z tych milicjantów wlazł na górę, ale wtedy tłum zaczął się gwizdać i źle tam krzyczeli brzydkie hasła do tej milicji. Ja powiedziałem tak, że jeżeli spadniemy, to we dwójkę, ale nie wiadomo, co się komu połamie, tobie też się może połamać ręce i nogi, więc lepiej nie. A była z nami dziewczyna, była właśnie Dorota Wysocka, ja mówię, a jak spowoduje, że dziewczyna spadnie, to tłum cię rozszarpie, to wiesz. I oni to zadziałało. I oni zeszli. On tylko wyrwał nam jeden transparent i zszedł. No i ja wtedy ogłosiłem, że to pierwszy sukces opozycji od czasów sierpnia 80 roku, że milicja schodzi z kiosku ruchu, że się poddali. No i wtedy entuzjazm i tak dalej. I zresztą myśmy mieli cukierki, więc później jak oni zeznawali, ci milicjanci a właśnie jeszcze opiszę, jak to się skończyło, no bo to trwało jakiś czas, ale już oni zaraportowali, że to już jest manifestacja, bo trzech jakichś wariatów stoi na kiosku ruchu i wyzwali ZOMO. Przyjechało ZOMO w sile dwóch kompanii. Jedna kompania to jest 100 osób, więc 200 osób przyjechało na te trzy osoby na górze. Oczywiście stał ten tłumek pod tym kioskiem ruchu, ale tam pałami szybko przegoniono ten tłum. No i zaroiło się po prostu od milicji, której było pełno. I to już byli tacy właśnie ci szturmowi, czyli oni mieli kaski, tarcze, pały takie właśnie metrowe, szturmowe. No i weszliśmy i po prostu podjechali pod ten kiosk ruchu i taką dużą budą milicyjną. Ja nawet nie wiedziałem, że ta buda ma taki włas na górze. To podobno po to, że jak będzie płonek i będzie podpalenie takiej budy, to żeby górą można było uciekać. No i tam już ci milicjanci nas jakby do tej budy zaprosili. I myśmy uznali, że to już jest, już publiczności nie ma, no to już możemy wejść. I tam weszliśmy do tej budy milicyjnej i zawieziono nas na komisariat. Spędziliśmy dwa dni, czyli przysłowiowe, klasyczne 48 godzin w areszcie i później wypuszczono nas z wezwaniami właśnie na te kolegium do spraw wykroczeń, gdzie no, uważano, że to była demonstracja i tak dalej, i tak dalej. I zeznawani świadkami byli ZOMowcy, ci, którzy tam nas zwijali. No to taki naród dosyć nie do końca rozgarnięty i umysłowo, więc oni zeznawali, że myśmy w nich rzucali cukierkami i że to były twarde landrynki, a wiadomo, taka landrynka może krzywdę zrobić. Myśmy się tłumaczyli, że po pierwsze nie rzucaliśmy, tylko częstowaliśmy milicję, to jest różnica, a po drugie to nie były twarde landrynki, tylko miękkie tofi czy krówki, które są miękkie i krzywdy nie mogą zrobić. No więc oczywiście to były jaja i po pół godzinie dyskusji, czy były to landrynki, tofi czy krówki, sąd przy kolegium do spraw wykroczeń stwierdziło, że no to jest chyba kolejny happening, bo tutaj jakieś zapuszczanie węża trwa i po prostu
wręczyli nam te, przybili nam te, skończyli dyskusję i przybili nam te kary. Więc to pokazuje, no, zeznający, to dosyć zabawny element, zeznający dwumetrowy zomowiec, który mówi, że dostał ladrynką w głowę, a ja tłumaczę, że dostał krówką. To było dosyć rzeczywiście zabawne. No to teraz może bym dopytał pana o twórczość w zakresie Big Cyc, ponieważ również w 1988 właśnie powstaje ten kultowy zespół i właśnie chciałbym pana spytać, skąd pomysł właśnie na Big Cyca, czemu taka nazwa i dlaczego zdecydowaliście się, że właśnie taki charakter mocno związany z buntem, właśnie takim pomarańczową alternatywą właśnie przekuć na muzykę i na tekst? Jak w ogóle wyglądały wasze początki? Myśmy dość wówczas, no, jakby organizowali dużo tych akcji ulicznych i mieliśmy ochotę, a ponieważ nasz kolega był szefem klubu, kolega nieżyjący dzisiaj, dawny dziennikarz Gazety Wyborczej, Piotr Wesołowski, tutaj z Łodzi był szefem tego klubu, klubu Balbina w Akademiku numer 2 Uniwersytetu Łódzkiego, była taka możliwość, żeby coś tam w tym klubie działać. Wygoniliśmy ZSP, czyli oficjalne związki studentów, które ten klub wcześniej nim zawiadywały. Opanowaliśmy rany mieszkańców, nasi koledzy, znajomi zostali członkami, ja zresztą też członkiem rady mieszkańców. No, na takiej formie małej zdobyliśmy jakiś przyczółek, mieliśmy ten klub i tam sprowadzaliśmy jakieś kabarety, kapele rockowe. Różne rzeczy się naprawdę ciekawe działy. Ja prowadziłem tam przez moment nawet taką galerię, powiedzmy, artystyczną, gdzie sprowadziłem różnych łódzkich artystów awangardowych, między innymi Marka Janiaka z Łodzi Kaliskiej i innych, który wystawiał swoje rzeźby kinetyczne właśnie w takim małym klubie studenckim. No ale pomyśleliśmy też o tym, że ponieważ w Akademiku mieszkał Jacek Jędrzejak, mój kolega z polonistyki, który mieszkał dosłownie piętro nade mną, poznaliśmy się poprzez takie jakieś tam towarzyskie historie, jak to w Akademiku, jak to studenci. I on grał wtedy w zespole Rokosz, czyli był doświadczonym już muzykiem, grał na basie, grał w tym zespole, ale właśnie razem z kolegami miał ochotę na zrobienie czegoś nowego. No i wtedy pojawiłem się ja, jakoś się zaprzyjaźniliśmy. On już też przychodził na happeningi pomarańczowej alternatywy, widział, że ja tak działam tutaj bardziej właśnie na ulicy, że takie są, no, dosyć radykalne niektóre akcje i tak dalej. No i ja miałem wtedy, napisałem kilka czy kilkanaście tekstów takich prześmiewczych i wymyśliliśmy, że warto stworzyć taki zespół, który trochę by wstrząsnął tym rock'n'rollem i trochę na wesoło pewne sprawy powiedział. Bo na ulicy, no, co by nie zrobić, jaką fantastyczną akcję by nie wymyślić, to są, tak jak powiedziałem, no, kilkaset osób, może parę tysięcy ludzi to zobaczyć. Natomiast, no, muzyka ma siłę niesamowitą, tak? Muzykę, poprzez muzykę możemy dotrzeć do o wiele większej ilości ludzi. I ja tak traktowałem na początku ten zespół, że to ma być taki zespół, przez który ja będę pewne treści polityczne, anarchistyczne przekazywał. Stąd właśnie takie z jednej strony śmieszne piosenki o, wydawało mi się, o babci klozetowej, z drugiej strony, no, już też śmieszne, ale właśnie o kapitanie Żbiku, czyli idolu z komisariatu, czy chociażby balada o smutnym skinie, piosenka, która uderzała w takie ruchy nacjonalistyczne, które się wtedy bardzo rozpleniły i się rodziły, czyli kulturę bonheadów i skinheadów. No i te kilkanaście tekstów, które przyniosłem na pierwszą próbę zespołu, bardzo się spodobały. Jacek i koledzy zrobili do tego muzykę i zaczęliśmy robić próby, no i stwierdziliśmy, że właśnie debiut będzie w klubie Balbina, ponieważ, no, my mieliśmy klub i były takie możliwości. No i ponieważ miał być to pierwszy koncert nikomu nieznanego zespołu, to ja wiedziałem, że co, no, przyjdą nasi koledzy z Akademika, może jacyś fani pomarańczowej alternatywy, nasi kumple, nasi koledzy, nasze koleżanki, dziewczyny i będziemy się w takim swoim sosie bawić. I ja wymyśliłem, że musi być jakaś petarda, taki happening medialny. No i postanowiliśmy zrobić happening medialny, który polegał na tym, że niby to jest, ja dziś wyczytałem, ponieważ nazwa Big Cyc gdzieś tam się już pojawiła, ona już funkcjonowała, że w tym czasie gdzieś wyczytałem w gazecie, że mija tam 75. rocznica wynalezienia damskiego biustonosza. Bo rzeczywiście jakiś krawiec z Niemiec, różne są szkoły, jedni mówią, że to był Amerykanin, drudzy, że Niemiec, trzeci, że był z Wiednia,
różni ludzie do biustonosza, do autosa biustonosza się przyznają. W każdym razie on skrócił gorset. Do tej pory jakby kobiety chodziły w gorsetach, biustonosz to jest skrócony gorset. I te gorsety no, nie zawsze paniom służyły, w tym sensie, że po pierwsze one oczywiście jakby robiły jakąś korektę sylwetki, ale jednak no, pamiętamy ze starych filmów chociażby, że damy na dworze się bardzo często mdlały. One nie mdlały, bo król wszedł, czy był jakiś wspaniały panicz, tylko po prostu będąc ściśnięte tymi gorsetami, nie miały z czego oddychać, czym oddychać, ograniczony dopływ tlenu i to sprzyjało omdleniom i stąd się brały te omdlenia. Więc zrobienie skróconego gorsetu, czyli biustonosza, było wielką rewolucją. Biustonosz był po prostu wygodny. Był po prostu dla kobiet pomaga utrzymać piersi, a poza tym no, właśnie było wiele bardziej wygodne. Była to pewna rewolucja nie tylko w krawiectwie, nie tylko w bieliźniarstwie, ale także rewolucja obyczajowa. Oczywiście jak wszędzie protestowano przeciwko biustonoszom, mówiono wówczas, że to jest nieprzyzwoite, że w biustonoszach chodzą tylko prostytutki i Kościół też protestował przeciwko biustonoszom i osoby wyzwolone, osoby wyuzdane itd., itd. No dzisiaj oczywiście to jest minęło ponad 100 lat, więc już tego problemu nie ma, ale każda nowość musiała się przebijać. Biustonosz też się przebijał. Jak doczytaliśmy, że to jest właśnie jakaś rocznica w tym roku mija, a my się nazywamy Bicys, no to ja wpadłem na pomysł, że to jest świetne, że trzeba zorganizować jakby uroczystą akademię z okazji powstania damskiego biustonosza. Bo gdybyśmy napisali, że będzie koncert zespołu Bicys, to nikt by nie przyszedł. Oczywiście w zaproszeniu było napisane, że będzie odsłonięcie twórcy pomnika biustonosza. Nie widzieliśmy, jak on wyglądał. Kolega zrobił taką po prostu figurę z gipsu, jakiejś twarzy, jakiegoś po prostu kogoś ze swoich kumpli i to po prostu uznaliśmy, że to jest ten twórca biustonosza. Chodziło o to, żeby też obśmieszyć takie oficjalne uroczystości, no i a przede wszystkim, że zagra zespół Bicys. No i a jeszcze, żeby zaciągnąć dziennikarzy, żeby zamieszać, ja wpisałem, że będzie turniej biustów. Już wówczas docierały jakieś takie do Polski nowinki zachodu, właśnie nudyści, naturyści, w Polsce na nich mówiono naturyści. I to był rok 88, gdzie komuna jakby chciała pokazać, że władza chciała pokazać, że no, oni problemu z obyczajowością nie mają. Jakby wbrew pozorom, wbrew temu, co się sądzi, komuna była bardzo zgrzebnym systemem, zapiętym na ostatni guzik. Tematy erotyczne były zakazane. Pornografia była nielegalna. Pornografię przywożono ze Szwecji czy z Niemiec, jakby przemycano, tak samo jak tą podziemną literaturę, tak samo jak Gombrowicza czy Miłosza, czy wiersze, nie wiem, o jakichś dysydentów rosyjskich, Mandelsztama, przywożono, drukowano nielegalnie gdzieś w Paryżu i przywożono do Polski. Ale także przemycano pornografię, więc ten system socjalistyczny czy komunistyczny był taki temat seksu w ogóle nie istniał, nie? Że to w ogóle uważano, że to o tym się nie dyskutuje i tak dalej. Zresztą powstał film o słynnej Michalinie Wisłockiej, która jakby propagowała no, edukację seksualną wśród nie tylko młodych ludzi, ale w ogóle wśród dorosłych także, bo to bardzo często ludzie mieli problemy, ale no, były to problemy, nad które się nie dyskutowało, nie mówiło. No i ona jako pierwsza wprowadziła taką otwartość na ten temat, wydała swoją książkę, opisywała różne historie. I w ten sposób też jakby ten temat turniej biustów zaistniał tak intrygująco, że no, cenzura polityczna była nadal nie wolno było mówić o wielu tematach, wiele spraw było zakazanych, na przykład obecność wojsk radzieckich w Polsce, rosyjskich w Polsce. To był temat absolutnie, tego się nie ruszało, o tym się nie mówiło, ale no, tematy obyczajowe, więc ten turniej biustów idealnie jakby trafił, zaintrygował. No i wielu dziennikarzy, kiedy nadszedł czas koncertu, okazuje się, że przyjechało kilkudziesięciu dziennikarzy na koncert nikomu nieznanej kapeli. Przy czym, umówmy się, oni nie przyjechali na muzykę i na Bicys, tylko przyjechali na ten turniej biustów. No jakieś było ich zdziwienie, kiedy ja w pierwszych słowach na imprezie powiedziałem, że żadnego turnieju nie będzie, ale mamy za to zespół Bicys. Zaczęliśmy grać koncert, większość dziennikarzy uciekła po dwóch numerach, natomiast no, studenci doskonale się bawili, bo studenci wiedzieli, że to jest po prostu zadyma medialna.
jak obliczył mój kolega właśnie Piotrek Wesołowski, który był kierownikiem klubu, który miał pieczątkę oficjalną klubu i on stawiał tak zwane delegacje, czyli te pieczątki, żeby dziennikarz, w tamtych czasach był taki system, żeby dziennikarz mógł uzyskać zwrot kosztów podróży, na przykład z Warszawy do Łodzi i z powrotem, i tak zwaną dietę dziennikarską, to dietę wyjazdową, delegację, to musiał mieć pieczątkę jakąś z danego miasta. No i to była zwykle pieczątka klubu. I on naliczył, było 75 dziennikarzy na tym koncercie, nikomu nieznanego zespołu, ale kilku dziennikarzy zostało, w tym Monika Olejnik i Beata Michniewicz, wówczas gwiazdy radiowej Trójki, w którym cała ta zadyma, że zespół udaje, że ma być turniej biustów, a jest zespół i tak dalej, bardzo im się to spodobało i zrobiły z tego reportaż. Ten reportaż poszedł w radiowej Trójce i wówczas o Big Cycu usłyszała cała Polska. I coś, co było jednorazowym żartem, co miało być jednorazowym żartem, co to miała być taka zadyma, napisaliśmy parę piosenek o skinach, o babci klozetowej, o kapitanie Żbiku, nagle okazało się, że ludzie nas są, zaprasza nas kolejny, jakiś klub studencki kolejny, gdzieś z Wrocławia, pierwsze zaproszenie było z Lublina, pamiętam, no i w pewnym momencie po prostu zagraliśmy już na juwenaliach i nagraliśmy płytę. I jak nagraliśmy płytę, to ta płyta sprzedała się w nakładzie 1 000 000 egzemplarzy, no i od tego czasu już nie liczymy ilości sprzedanych płyt, nie liczymy ilości zagranych koncertów. W tym roku zespół obchodzi swoje 36 urodziny, 36 lat gramy bez żadnej przerwy, jedyna przerwa to była pandemia, ale to nikt nie grał, nawet Rolling Stones się nie grali, w związku z czym okazuje się, że coś stworzone z żartu, z takiego, na takim luzie potrafi być bardziej trwałe niż niektóre takie rzeczy, które wydaje się, że będą pomnikowe, będą wielkie, a po paru latach z tego już nie ma nic. Ja bym może, żeby już tak dotknąć ten okres komuny, z 88 przyszedł właśnie do tego kluczowego roku 89, ponieważ jak się nie mylę, właśnie wtedy pan napisał swoją magisterkę, broniąc pracy dyplomowej na temat właśnie pomarańczowej alternatywie. I właśnie chciałbym się pana spytać, jak to jest łączyć właściwie taką burzliwą działalność społeczną, studia, napisanie dość ciężkiej pracy, moim zdaniem, dyplomowej i przy okazji działając jeszcze w zakresie muzyki właśnie w Big Cycu. Jak to jest możliwe, że pomimo właściwie tylu wydarzeń politycznych wszystko udało się i rzeczywiście możemy patrzeć na tego efekty, że to tak wszystko super wyszło? No, stwierdziłem, że skoro mam pisać pracę magisterską, to napiszę o sobie, czyli o pomarańczowej alternatywie, bo to był temat bliski teatru, przecież happening, a ja studiowałem kulturoznawstwo i specjalność teatrologiczną, więc jak najbardziej mój promotor, profesor Świątek, zaakceptował ten temat. No i ja podszedłem do niego dosyć poważnie, bo pojechałem do Wrocławia, rozmawiałem z kolegami, którzy tworzyli te pierwsze happeningi, przeprowadziłem cały szereg rozmów, zdobyłem jakby archiwum pomarańczowej alternatywy, rozmawiałem z tymi chłopakami, którzy też działali w Warszawie, a w Łodzi sam organizowałem swoje akcje. Zgromadziłem dość sporo takich i ulotek, plakatów i właśnie artefaktów związanych z pomarańczową alternatywą. No wiadomo, nie zawsze w tamtych czasach mało kto miał kamerę. Dzisiaj to byśmy wszystko kręcili komórką i byłaby pełna dokumentacja. Wówczas były tylko zdjęcia robione przez jakichś reporterów, przez często przypadkowe osoby. Ale taką dokumentację mi się udało zgromadzić i opisałem całą historię tego ruchu. Rzeczywiście, jak patrzę z perspektywy, to nie wiem skąd brałem energię, ale autentycznie ja wtedy miałem już rodzinę, miałem już żonę i miałem dziecko. Mieszkaliśmy w pokoju wielkości budki telefonicznej w Akademiku. Warunki nie były zbyt dobre i wygodne, a mimo to mając żonę i dziecko, raz, że uczestniczyłem w ruchu rewolucyjnym, organizowałem happeningi, jednocześnie grałem w Big Cycu i jednocześnie studiowałem i pisałem pracę magisterską. Więc to rzeczywiście, ale ja do dzisiaj lubię, jestem dosyć takim pracoholikiem i lubię robić dużo rzeczy, więc nie ogarnia mnie potrzeba słodkiego lenistwa. Cały czas mam jeszcze power i różne pomysły mam, to przede wszystkim, że mnie to bawi, mnie to cieszy, ja chcę to robić. Zespół Big Cyc, to jest niesamowity zawód, bo to jest zawód, który polega na tym, że niesiesz ludziom radość. Ludzie na koncertach Big Cyca się bawią,
a może czasem też skłaniamy ich do refleksji, jakichś przemyśleń. Teraz gramy taką serię koncertów akustycznych, Bichcyc akustycznie, i ściągamy ten wielki hałas rockowy i gramy na pudłach w trochę innych aranżacjach te piosenki. I to jest taki właśnie prawie że spektakl teatralny. Zapraszam serdecznie, jeżeli gdzieś Państwo zobaczą plakaty Bichcyc akustycznie, warto wpaść. Latem oczywiście, czyli od czerwca właściwie gramy koncerty elektryczne, czyli tak normalne te koncerty rockowe na dużych festiwalach, na stadionach, na różnych imprezach plenerowych. No, zespół jest aktywny, do dzisiaj gra właśnie po kilkadziesiąt, 50, 60 koncertów rocznie udaje nam się zagrać. Oprócz tego ja mam swój program komediowy, stand-up comedy z Kiba na Ostro i na Wesoło, gdzie przez 2 godziny opowiadam różne historie, żarty, także z kulis programów telewizyjnych, także z jakby zza kulis wielkiej sceny rockowej i estradowej, a także komentuję bieżące wydarzenia polityczne, na Wesoło oczywiście, więc też zapraszam. I to są też takie jakby rzeczy, które mnie, oprócz tego cały czas piszę felietony na swoim fanpage'u, które co jakiś czas ukazują się w formie książkowej. 2 lata temu ukazał się taki zbiór pod tytułem Polska bez gaci, gdzie są to najlepsze felietony z ostatnich 2 lat, które obejmują właśnie... Tak jest, to jest właśnie to. No i cóż, i mogę powiedzieć tak, że nadal się nie lubię nudzić i nadal mam energię i pomysły na różne historie. Więc to jest jakoś część mojego życia. No, spotykam czasem takich kolegów, którzy są już w zaawansowanym wieku i mówią, że marzą, odliczają tylko lata do emerytury, bo wtedy sobie odpoczną i będą mieli już dość tej, mają już dość tej pracy, którą wykonują. Ja to może jestem w stanie zrozumieć, no, ktoś pracuje w biurze na przykład albo w jakiejś firmie i nie za bardzo ma jakąś robotę papierkową. Ciężko taką robotę papierkową pokochać, tak? No, to się po prostu robi, bo pieniądze, rachunki za światło i gaz trzeba płacić, więc ta pensja jest potrzebna. A ja mam taki zawód, być może jest to przywilej niewielu, że moja praca jest moim hobby, to znaczy cały czas mnie kręci, cały czas mi się podoba i jak hobby to jest coś, co robisz dla przyjemności. Ja robię to dla przyjemności, dlatego w zasadzie nigdy nie jestem w pracy, tylko, no ale to hobby przynosi mi jakieś tam środki finansowe, w związku z tym no, mogę się i pracować, i bawić, ale jednocześnie przede wszystkim bawić ludzi, no bo właśnie Bichcyc niesie ludziom radość. To jest fajnie zobaczyć, jak oni skaczą na koncertach, jak się bawią. To jest taki fantastyczny zawód. No myślę, że ciężko, żeby, nie wiem, górnik, czy milicjant, czy policjant przynosił radość, prawda, w czasie przesłania na komisariacie. Oni raczej ludziom sprawiają przykrość, więc ja mam trochę inny wektor tutaj, jeżeli chodzi o te sprawy i bardzo się z tego cieszę i to powoduje też, że jestem szczęśliwy. Bo może brak szczęścia może doprowadzić do wielu różnych i chorób psychicznych i tak zwanych chorób duszy, które naprawdę ciężko jest wyleczyć. To są poważne sprawy. Może jednak przy tych poważnych sprawach trochę odstąpmy i może właśnie wkroczmy trochę w ten radosny świat Bichcyca, ponieważ chciałbym Pana dopytać o parę kwestii związanych z albumem. Po pierwsze, w 91 Bichcyc wydał 2 album studyjny pod tytułem Nie wierzcie elektrykom. No jest to chyba jasna sugestia w kierunku Pana Lecha Wałęsy. I chciałbym teraz Pana spytać, czy dalej uważa Pan, że elektrykom nie należy wierzyć? To był moment, kiedy Lech Wałęsa został prezydentem kraju. To mamy taką przekorną naturę w Bichcycu, że bijemy w tych największych, znaczy bijemy w tych, którzy są u władzy, a wtedy u władzy był właśnie Lech Wałęsa, którego prezydentura moim zdaniem z perspektywy czasu nie była zbyt udana. On był trochę tam sterowany przez właśnie braci Kaczyńskich, trochę przez pana Wachowskiego. Miał też bardzo dobrego prawnika, Lecha Falandysza, który naginał pewne sprawy związane z prawem, jakby balansował, chodził na krawędzi prawa, więc jakby ja uważam, że to jest może nie jakaś szczególnie zła prezydentura, ale nie wykorzystano, on nie wykorzystał pewnych możliwości, jakie miał. Natomiast no co tam, dzisiaj to jest z perspektywy czasu, Lech Wałęsa jest oczywiście postacią niezwykle ważną dla historii Polski,
jako taka osoba jest cały czas atakowany. Myśmy wtedy po prostu napisali prześmiewczy tekst, kiedy to ponad 10 milionów ludzi oddało na niego głos. Przypomnę, że Wałęsa miał swoje takie nieciekawe różne wypowiedzi właśnie za czasów swojej prezydentury, których pewnie po latach może się teraz wstydzi, chociaż wiadomo, że to jest typ narcyza, który nigdy do żadnego błędu się nie przyznaje. Ale jeżeli chodzi o całokształt tego, co zrobił Lech Wałęsa i jaką odegrał rolę, to pomimo ewidentnych wpadek gdzieś tam w latach 70., kiedy zgodził się na współpracę z Służbą Bezpieczeństwa, kiedy jako młody chłopak stoczniowiec zahukany w tej stoczni podpisał pewnie jakieś nieciekawe dokumenty, to jednak jego rolę trzeba ocenić bardzo, bardzo pozytywnie. To dzięki niemu, właśnie za czasów jego prezydentury, wojska rosyjskie opuściły Polskę. No, dzisiaj wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy. Dzisiaj wiele osób jest odważnych. Dzisiaj można wszystko napisać w internecie. To nikogo nie zaboli, ani można pluć do woli, ale to nie jest sprawcze. To nic nie znaczy. Można sobie napisać różne, że jesteśmy tam różni już poważni, niepoważni ludzie pisali o sobie, co oni nie osiągnęli, kim oni nie byli, co oni nie zrobili, ale fakty są takie, że to dzięki Lechowi Wałęsie, dzięki temu, że ograł ówczesnego szefa KPZR, czyli Borysa Jelcyna, który był alkoholikiem, któremu ta Rosja rozpadała się po prostu w rękach. Ograł go i namówił go do podpisania decyzji o wyprowadzeniu wojsk rosyjskich z Polski. I w tym momencie zaczyna się prawdziwa niepodległość Polski. Ona oczywiście została osiągnięta etapami. Jednym z etapów był ten nielubiany dzisiaj, może te nielubiane, ośmieszane obrady okrągłego stołu, ale jak mówię, to było takie otwarcie drzwi z napisem wolność i taka mała szparka się zrobiła i trzeba było powoli ją rozsadzać. Myślę, że ja oczywiście w tamtych czasach, kiedy krytykowałem okrągły stół, kiedy krytykowałem Lecha Wałęsę, byłem młodym, zbuntowanym człowiekiem i nie należy się temu dziwić. Ja wywodziłem się ze środowisk takich mocno zbuntowanych, anarchistycznych wręcz. Uważałem, że żadnych porozumień z komunistami, że to jest coś najgorsze, co było, że nie warto z nimi gadać. Ale z perspektywy czasu oceniam, że a miałem też wielu przyjaciół, którzy byli przy tym okrągłym stole, którzy w Gdańsku jako działacze opozycji uczestniczyli w tych działaniach, chociażby Bogdan Borusewicz czy Arkadiusz Rybicki. To były osoby, które jakby miały chyba lepszy pomysł na Polskę, bo komuna myślała, że da opozycji palec, ale oni zjedli palec, później rękę, a później całą komunę i udało się tą Polskę przejąć. I mamy ją taką, jaką mamy, ale gdyby nie Lech, ona nigdy nie będzie. W każdym kraju, nawet w Szwajcarii są afery finansowe, afery korupcyjne a wydaje się, że Szwajcaria to kraj bogaty i nakręcony i chodzący jak szwajcarski zegarek. Tam ostatnio była jakaś wielka afera korupcyjna w świecie sportu, jakieś dziennikarze byli tam gdzieś umówieni, ktoś gdzieś tam, po prostu to się dzieje wszędzie. Natomiast chodzi o to, żeby demokratyczny kraj co jakiś czas to kontrolował i tych, którzy są winni przestępstw, są winni korupcji, są winni złodziejstwu, no po prostu przed niezależnym sądem karać, a nie przed jakimś sądem partyjnym czy na skutek potrzeby politycznej. No to te ostatnie 8 lat rządów PiS-u pokazały, że to niestety była taka tendencja, że wszystko w państwie ma być podporządkowane jednej partii i właściwie jednemu człowiekowi. Więc życiorys i droga Lecha Wałęsy pokazuje nam, że tak jak mówił Władysław Bartoszewski, warto być przyzwoitym. Nawet jak się popełni pewne błędy, zawsze je można naprawić. I fakty są takie, że to właśnie dzięki Lechowi Wałęsie, jego dyplomacji, jego sprytowi, te wojska rosyjskie opuściły Polskę i mieliśmy dzięki, no oczywiście nie samemu Lechowi Wałęsie, ale całej Solidarności, ówczesnej Solidarności mamy po prostu wolny kraj i możemy sobie wybierać, jaki rząd chcemy, tak? Czy wybierzemy sobie taki rząd, czy inny, proszę bardzo, czy taką partię, czy inną, ale wcześniej nie było takiej możliwości. No i też dołączyliśmy do systemu wolnorynkowego, no nagle powstały, po prostu pamiętam, że chyba w 89 roku dosłownie w ciągu jednego roku powstało 2 miliony prywatnych firm w Polsce. Oczywiście te lata 90., które później nastąpiły, to był trochę taki dziki kapitalizm. Też mało kto z nas wiedział, na czym polega ten kapitalizm, o co tutaj chodzi.
czy wystarczy kupić tanio, sprzedać drożej, się okazuje, że to nie jest takie proste i pewnie różne kryzysy będą w nas jeszcze uderzały, ale myślę, że ta lekcja Lecha Wałęsy, że warto walczyć o Polskę, warto, żeby ten kraj był, żeby warto podnosić wysoko głowę i walczyć o polskie sprawy, to jest coś, co nikt Lechowi nie odbierze. I oczywiście możemy się śmiać z tego, że on tam źle mówi po polsku, że ma różne takie swoje powiedzonka, że czasem jest narcyzem, że no to jest taki typ, tak, że mówi ja, no to nie on, to parę tysięcy ludzi pracowało nad tą niepodległością Polski i takie narcystyczne widzenie jest dzisiaj no jakby trochę nawet kolorytem Lecha Wałęsy, to już wszyscy wiedzą, można się z tego lekko uśmiechać, można się z tego żartować, po to go mamy, on jeszcze pewnie dostarczy nam wielu różnych śmiesznych powiedzonek, no słynne, co Kazik Staszewski wykorzystał w swojej piosence, ceny obniżone o 100%, Wałęsa obejmuje 100 milionów, więc no Lech Wałęsa był przekonany, że jak obniży cenę o 100%, to wszystko będzie okej, ale albo na przykład są plusy dodatnie, czy plusy ujemne, no te powiedzonka weszły jakby w taki barwny język i historię Polski i są jej częścią i one są zabawne i też nie uważam, że z drugiej strony daleki jestem od tego, żeby Lecha Wałęsę traktować jako wielką świętość i osobę jakąś nieomylną. Też błądził, też wiele zrobił, powiedział wiele bzdur i wiele bzdurnych rzeczy wykonał, natomiast wykonał też kilka dobrych i te powinniśmy uliczyć. Ja niedawno całkiem czytałem biografię Winstona Churchilla, premiera Wielkiej Brytanii, który wygrał wojnę z Hitlerem. I jakieś niesamowite było to dla mnie, że to był przecież bohater narodowy, to był właśnie no, niesamowicie sprawny polityk, który opierał się Hitlerowi i zachęcał do walki z Hitlerem bardzo mocno. Gdyby w tym czasie w Wielkiej Brytanii był jakiś chwiejny polityk, kto wie, jakby losy świata się potoczyły. I on potrafił, jego biografia jest dosyć pouczająca, bo on po wojnie przegrał wybory. Czyli jako bohater narodowy się okazuje, że no, do walki są jacyś inni ludzie, a do takiego pokoju są potrzebni inni ludzie i wyrosło nowe pokolenie, dla których on już nie był kimś ważnym, dla których on już nie był kimś istotnym i wybrali jego konkurenta. I on, tak jak czytałem tą biografię, wielokrotnie przegrywał wybory, chyba 7 razy przegrał wybory różne, lokalne, do parlamentu, do izby gmin i tak dalej i zawsze wyciągał z tego wnioski. To, co mówiłem wcześniej, że niech was jakieś potknięcia, nieudane przedsięwzięcia nie zniechęcają, tylko niech będą dla was takim inspiracją do tego, żeby dalej działać i wyciągać wnioski tylko z tych błędów, co zrobiliśmy źle, co może tu popełniliśmy błąd i tak dalej. To jest szalenie, szalenie istotne. I podobną biografię jakby ma, znaczy podobną, no, w tym sensie, że i wygrywał, i przegrywał Lech Wałęsa. W sierpniu 80 roku wygrał, bo doprowadził do powstania Solidarności, podpisania porozumień sierpniowych. 13 grudnia przegrał, no bo tą Solidarność parę dni, w kilkanaście dni władze z OMO właściwie skasowały, a Lech Wałęsa wylądował w internacie, był internowany, nie w internecie, bo nie było wówczas internetu, ale wygrał, bo nie podpisał lojalki, nie podpisał zobowiązania, a kuszono go bardzo także pieniędzmi, żeby stworzył taką quasi-solidarność, taką pseudo-solidarność i dzięki niemu jakby Solidarność ocaliła cnotę, bo gdyby zdradził przywódca, no to po prostu byłoby to absolutne pocięcie skrzydeł i generał Jaruzelski bardzo dobrze o tym wiedział. Pierwsze, co zrobiono, to odizolowano Lecha Wałęsę, trzymano go gdzieś tam głęboko na Mazurach, w jakimś ośrodku MSW i tam go karmiono, nie wiadomo, co mu tego żarcia dopisywano, on utył, zapewniano mu alkohol. A człowiek w odosobnieniu jest skłonny do ułatwiania sobie życia przy pomocy alkoholu i tam go strasznie też magnowano. Przyjeżdżali księża, też różni agenci SB, którzy go tam po prostu namawiali, żeby on to podpisał i tak dalej. Nie dał się, też pokazał, że no i później został zwolniony, więc miał swoje i klęski, wygrał później przez wybory prezydenckie, no a kolejne później z Kwaśniewskim przegrał. Więc to jest takie pokazanie, że
że nie ma postaci jednoznacznych, nie ma jednoznacznych, pięknych, wspaniałych bohaterów. Zawsze u każdego bohatera znajdzie się jakaś chwila prawdy, jakaś ułomność i to jest normalne, do tego powinniśmy się przyzwyczaić. My, czytając taką papierową historię, wydaje nam się, że właśnie jakieś kryształowe postacie. Przecież skazy na życiorysie mieli nasi najwięksi bohaterowie. No, Tadeusz Kościuszko był alkoholikiem. Józef Piłsudski był agentem niemieckim, przecież brał od Niemców pieniądze, a to jest twórca polskiej niepodległości. No, z Józefem Piłsudskim to jest w ogóle historia niesamowita, bo on miał różne no, też kryminalne sytuacje, między innymi zastrzelił człowieka przypadkowo niby z ochrony, ale tę sprawę zatuszowano, także na jego polecenie wykonano kilka skrytobójstw jego konkurentów, różnych generałów, którzy byli jego wrogami, jemu się nie podobali i nagle ci ludzie znikali, więc no, dowodów jakby nie ma, ale można się domyślić, że Józef Piłsudski maczał w tym palce, więc to nie jest krystaliczna postać, ale ma pomniki, bo jednak dla Polski zrobił wiele i jest uważany za właśnie twórcę polskiej niepodległości w 1918 roku. Więc kryształów nie ma, także moi koledzy z pomarańczowej alternatywy, także niektórzy po latach na przykład pobłądzili zupełnie, nie chcę wymieniać nazwisk, ale w czasach swojej młodości byli wspaniali, byli niesamowici, byli odważni, byli szlachetni, byli naprawdę bezinteresowni, no ale po latach, jak to się mówi, to jest niestety stare powiedzenie Tadeusza Boja-Żelińskiego, który napisał kiedyś coś takiego, że na starość człowiek parszywieje. Mogę się z tym przyznać, mogę temu przyklasnąć, aczkolwiek nie wszyscy. Jedni parszywieją, inni nie, a ocenę pozostawiamy już szerokiej widowni. Teraz chciałbym do Pana zasugerować takie pytanie, jak wyszliśmy na temat przemian wolnorynkowych i postaci krystalicznych. Może spytałbym Pana właśnie o postać niekrystaliczną, ponieważ jak się nie mylę, w 1998 wydał Pan debiutancki solowy album studyjny pod tytułem Wohale i płytę promował Pan między innymi utworem Stop Podatki, w którym gościnnie zarapował Janusz Korwin-Mikke. Jak Pan po tylu latach i po tylu wypowiedziach Pana Korwina-Mikke wspomina takie kolabo? No, Korwin-Mikke wówczas nie był tak kontrowersyjny jak dzisiaj. Nie wygłaszał tych prorosyjskich, przynajmniej ja go nie znałem, nie są znane jego takie prorosyjskie wypowiedzi, czy jakieś homofobiczne wypowiedzi. On zawsze był politykiem kontrowersyjnym, pisał felietony. Ja go ceniłem jako felietonistę, chociaż nie podzielałem jego poglądów. Podzielałem jego poglądy dotyczące jakby fiskalizmu państwowego i właśnie ograniczenia podatków. Takie powiedzmy wolnorynkowe poglądy jego wielu ludziom się podobały. Przy czym Korwin-Mikke to jest bardziej hepener właśnie, to jest właśnie bardziej hepener niż polityka. Przecież on przez lata był poza parlamentem, tworzył taki plankton polityczny, partię nie do końca poważną. No i tam to nie była tylko i wyłącznie piosenka, bo myśmy zrobili też cały happening z panem Januszem. Pod gmachem Ministerstwa Finansów zjadaliśmy pity. Wiadomo, w kwietniu składa się pity i protestując przeciwko temu, że obywatel jest uwikłany w takie dosyć skomplikowane systemy podatkowe, podatki powinny być proste i niskie, a no, są dosyć u nas niejednoznaczne, nawet interpretacja przepisów w różnych urzędach skarbowych różnie często jakby przebiega, więc jest z tym związany od lat. To nie, że teraz ta władza, czy poprzednia władza, od lat zawsze jakiś chaos. I no, to miał być taki chemenik, który trochę temu przeciwko temu zaprotestuje. Myśmy te pity zjadali. Ja zjadłem prawie cały pit, przynajmniej ze 4-5 stron. Pan Janusz zjadł pół strony. Kiedy dziennikarze pytali się, dlaczego tak mało, powiedział, że jest post i nie należy się objadać. Więc to było dosyć zabawne z jego strony. To była zupełnie inna postać. No, ludzie się zmieniają. No, to, co powiedziałem, człowiek na starość patrzy, wie. Dzisiaj nie podpisałbym się pod żadnym poglądem pana Janusza Korwin-Mikke. On ma taką naturę, że lubi prowokować. To jest taki trochę hepener, prowokator i uwielbia mówić sprawy kontrowersyjne, żeby osiągnąć. On jakby dość szybko poznał naturę internetu. W internecie im jesteś bardziej kontrowersyjny, tym jesteś bardziej klikalny. Im mówisz większe bzdury, tym bardziej ci kochają. Im bardziej atakujesz autorytety i plujesz na nie, tym jesteś bardziej uwielbiany. I to jest taka prosta metoda, na którą wielu ludzi daje się nabierać.
I pan Korwin, zresztą gdzieś słyszałem taką opowieść, ktoś mi opowiadał, że tam krążyła taka opowieść o nim, że on mówi, o, muszę coś powiedzieć o Żydach, bo spada mi oglądalność moich tam blogów czy moich felietonów. I czyli on ma pełną świadomość tego, że jak na przykład, no weźmy taką najprostszą sprawę dotyczącą bicia dzieci. Oczywiście każdy normalny człowiek jest przeciwko biciu, także nawet przeciwko tym przysłowiowym klapsom, które tak bardzo broni prawica, że klaps w tyłek jeszcze nikomu nie zaszkodził i tak dalej, i tak dalej. Tylko od klapsa robi się drugi klaps i robi się coś mocniejszego, a później zdenerwowany ojciec może uderzyć. No i to się kończy na ogół jakimiś albo stratami właśnie zdrowotnymi, że to dziecko jest pobite i mamy wiele takich sytuacji, że zwyrodniali rodzice biją dzieci, które są właśnie no, bezbronne, są niemowlakami bądź paroletnimi szkrabami i mają siniaki na całym ciele i takie sytuacje bywa, że doprowadzają do zgonu, więc to są już sprawy czysto kryminalne i skandaliczne absolutnie. No, albo nawet jeżeli nie ma aż tak wielkich uszkodzeń, no to są straty psychiczne i nikt mi nie powie, że z rodziny, gdzie biło się dzieci, wychodzą normalni ludzie. Oczywiście mogą wyjść, no to też nie jest norma, ale gdzieś tam psycholodzy potwierdzają, że bity człowiek później sam bije swoje dzieci, bo tak go wychował ojciec, bo ojciec go bił i on uważa to za metodę bardzo dobrą, mimo że sprzeciwiał się temu, że to było straszne. On to powtarza. No i więc Korwin oczywiście, ponieważ wszyscy mówią tak, jak ja przed chwilą, no to on musi być inny i właśnie specjalnie chce to ten kij wsadzić w mrowisko, żeby wywołać pewien zamęt. No jest to postać barwna, postać kontrowersyjna, postać, która, ja nie jestem jakimś jego wielkim przeciwnikiem, ale no dzisiaj, no jakby, tak jak mówię, no dzisiaj pod większości jego poglądami, te straszenie gejami, LGBT i tak dalej, to jest oczywiście koszmarne, to jest głupie przede wszystkim, bo to napędza taką nienawiść w społeczeństwie. No, nigdzie dla prawdziwego, powiem tak, po męsku właśnie powiem, że dla prawdziwego mężczyzny, dla normalnego mężczyzny sprawa gejów nie istnieje, bo to nie jest po prostu jego problem. Ja myślę, że ludzie, którzy mają jakieś zaburzone, te często jakieś, nie są świadomi może swojej seksualności, albo nie są pewni swojej seksualności, są wielkimi wrogami właśnie LGBT i to niestety się potwierdza w historii także, że osoby, które tak głośno mówią publicznie, czy boją się gejów, czy często geja nie widziały, a często są sami gejami, tylko ukrytymi. I podam taki przykład historyczny. Szef FBI, czyli szef takiej najważniejszej policji w Stanach Zjednoczonych, legendarny Hoover, sam był gejem, chociaż gejów wsadzał do więzień. Więc się okazuje, że on przez lata współżył z własnym sekretarzem i byli w zasadzie parą, ale oczywiście to było top secret, to było ukrywane, ale żeby na zewnątrz prezentować się, że jest absolutnie nie ma z tym środowiskiem nic wspólnego, to sam gejów tępił i zamykał ich, więc to pokazuje skalę hipokryzji, stopień zakłamania niektórych takich osób. No, nie chcę rzucać nazwiskami, ale w Polsce, tej Zjednoczonej Prawicy, mieliśmy takich wojowników z LGBT, którzy w sposób zadziwiający w ogóle poświęcają temu czas, poświęcają temu miejsce. Jest wiele ważniejszych spraw w Polsce, i jakoś wydaje mi się, że ten wróg, no, są partie, czy są struktury takie polityczne, które uwielbiają mieć wroga. Więc tego wroga, jak go nie ma, to trzeba go znaleźć. Tym wrogiem może być opozycja, ale tym wrogiem może być też, zresztą ci wrogowie często się zmieniają. Proszę zauważyć, że już dzisiaj w zasadzie PiS z LGBT nie walczy, ale kiedy to było im przydatne, kiedy mogli zapunktować, to oczywiście walczyli, że to wrogowie rodziny i tak dalej, że żadne badania tego nie potwierdzają. Wręcz te rodziny, które LGBT, które adoptowały na przykład dzieci, są bardziej kochające i bardziej się kochają i bardziej są poprawne niż
no niektóre patologiczne rodziny, które są takie tak zwane, no po prostu kobieta i mężczyzna i właśnie te bite dzieci, więc no nie ma reguły, która rodzina jest, wszystko zależy od ludzi, która rodzina jest zła, która dobra. No ale próbowano takich wrogów wynajdywać, próbowano takie no, wrogie też były kobiety, które chcą dokonywać aborcji i tak dalej, takiego wroga można sobie zawsze znaleźć i straszyć nim, to jest taka stara zasada, straszymy tym wrogiem, ludzie, którzy na oczy geja nie widzieli, są teraz przerażeni, że geje będą chodzić, będą gwałcić może i tak dalej na ulicach, ale taka partia czy taka struktura polityczna mówi, ale spokojnie, my was przed nimi obronimy. I to jest tak samo jak straszono no właśnie uchodźcami, straszono Ukraińcami, teraz się jest modne właśnie, no LGBT już zostało schowane na dolną półkę, teraz główny wróg to są Ukraińcy i teraz ludzie związani głównie właśnie z Putinem albo z jakimiś takimi ugrupowaniami prorosyjskimi rozprzestrzeniają informacje, że no Ukraińcy to jest coś strasznego, podeżnie gardło, zje nam, wszystko nam wyje, zarzuci nas tanim zbożem i tak dalej, a no to za tym stoją po prostu interesy, czyste interesy, pieniądze, a także za tym stoją bardzo często siły, które nie są zbyt, umówmy się, przyjazne Polsce, więc ten mechanizm taki właśnie występuje. No, wracając do Corwina Mikke, ta piosenka nie była jakimś wielkim przebojem, na pewno była wydarzeniem historycznym, no, w tym sensie, że był to pierwszy konserwatywny rap, jaki został nagrany i że nagle jakiś polityk zgodził się rapować. Jak mówię, ja bardziej pana Janusza Corwina Mikke odczytuję jako happenera, takiego niepoprawnego politycznie, performera, takiego trochę chuligana ze sceny politycznej. Jeżeli ktoś poważnie myśli o życiu, to na pewno nie głosuje na Corwina Mikke, bo to tak jakbyś głosował na jakiś program rozrywkowy. No. On, jego, to co on mówi, to co on robi, ma raczej charakter właśnie jego internetowego happeningu, co nie znaczy, że w pewnych określonych sprawach może być niebezpieczne. Na przykład ta jego prorosyjskość jest dosyć mocno no, kontrowersyjna, to nawet mało powiedziane, jest po prostu szkodliwa, powiedzmy sobie szczerze, ona jest szkodliwa, dlatego dzisiaj z Corwinem Mikke nie współpracuję nawet w wymiarze pisania piosenek. No nigdy z nim nie współpracowałem politycznie, to była nasza taka sytuacja artystyczna, taka przygoda artystyczna z jego i z mojej strony. Jego zresztą ostrzegano, mówiono, że o, Skiba to jest prześmiewca, to on zrobi sobie z pana jaja, to jest kosztem będzie robił sobie żarty pańskim kosztem, no ale ostatecznie zgodził się i ta podobnie jak był taki roast stand-upowy Corwina Mikke i wiele osób nas krytykowało, że to go uwiarygodniamy, że oczywiście my się z niego naśmiewamy, atakujemy go, ale jednak go uwiarygodniamy, że z takiej postaci nie należy się ani śmiać, ani po prostu ignorować i jakby pomijać go. A no, to jest ta kultura też takiego kancelowania, tak, żeby wykluczania, że Corwin Mikke jest elementem planktonu politycznego w Polsce, ale umówmy się, w każdym kraju, we Francji, w Belgii, nawet w bogatej Szwecji są tacy politycy, którzy też mają jakieś takie swoje drobne partyjki. No chociażby ja już się gubię, jak się nazywa partia Corwina Mikke, bo ona się kiedyś nazywała Unia Polityki Realnej, później się nazywała Corwin, a później to już się zgubiłem w nazwach, bo to zdaje się, że już chyba nie jest partia Corwin, tylko Corwin inaczej albo coś. No, w każdym razie no, on ma jakieś grono swoich wyznawców, które tak czy inaczej i tak do końca życia będzie na niego głosowało, a on do końca życia będzie kandydatem na prezydenta, na posła, na senatora i na radnego i nie zawsze będzie to skutkowało tym, że zostanie tym posłem, radnym czy sołtysem. Więc no cóż, no taki mamy element barwny i czasem, no jak mówię, może być szkodliwy, ale dla mnie on jest bardziej barwny niż szkodliwy. Mhm. Teraz może takie ostatnie właściwie prośba, pytania. Jakbym mógł pan podyktować taką złote zdanie dla polskiej młodzieży, może w ogóle dla młodzieży, jakąś radę, jakieś, nie wiem, polecenie, może chciałby pan coś powiedzieć do młodzieży, to właśnie w taki sposób, myślę, moglibyśmy zakończyć dzisiejszy wywiad. Myślę, że każde zalecenia Skiby, to młodzież ma głęboko w tyłku.
Może tylko pokuszę się o takie hasło: żyj i daj żyć innym, rób swoje. To, co mówiłem wcześniej, jeżeli masz jakąś pasję, jeżeli coś cię kręci, to zajmuj się tym. Uważaj może na tych gwiazdorów z internetu, bo większość z nich to są oszuści po prostu, którzy chcą twoich lajków i twojej sympatii, a osiągają to w bardzo prosty sposób, czyli poprzez epatowanie jakimś ostrym językiem, wulgarnym językiem, poprzez też skrajne jakieś działania czy skrajne poglądy. I zastanów się, czy oczywiście jako tak zwana internetowy żart, internetowa beka, to może jest nawet momentami zabawne, ale czy to przypadkiem nie spowoduje tego, że jeżeli tacy wariaci dojdą do władzy w Polsce, to naprawdę możemy wystrzelić się wszyscy razem w kosmos. Jednak warto czasem stawiać na ludzi, którzy z jakąś minimalną dozą rozsądku występują, chociaż jest o to trudno oczywiście, bo ja uważam zresztą, że dzisiejsza młodzież ma gorzej niż ta młodzież z czasów PRL-u, bo u nas te podziały były bardzo proste. Byliśmy my i oni, czyli była ta właśnie zbuntowana młodzież i społeczeństwo zmęczone komuną, była komuna i była władza. I podział, kto jest dobry, kto jest zły, były oczywiste. Dzisiaj te podziały nie występują tak prosto, bo kim są my, a kim są oni? Do końca tego nie wiadomo. A proroków, fałszywych proroków i fałszywych bogów internetu mamy wiele, każdy mówi co innego, więc uważajcie na te teorie spiskowe, mówiące, że tak i tak jest, to wszystko ukartowane i tak dalej. Lepiej słuchać wypowiedzi różnych ludzi, czytać wiadomości z różnych źródeł, nie tylko z TikToka, ale sprawdzić także coś na takim portalu i wówczas będziecie mieli trochę... Ja wiem, że to wymaga czasu, a wy nie macie czasu, jesteście nerwowi, chcecie szybko i tak dalej, ale doświadczenie życiowe uczy mnie, że także ci, którzy dużo mówią o Polsce, zwróćcie uwagę, jest mnóstwo takich ludzi, którzy dużo mówią o Polsce, to zwykle ci ludzie coś chcą ukraść. Normalny człowiek, normalny patriota nie mówi o sobie, że jest patriotą, tak? To ktoś może o tobie powiedzieć, że o, ten to jest patriota, prawda? A jak ktoś sam o sobie mówi, że jest patriotą, to już jest bardzo podejrzane. Pod sztandarem Polski, pod biało-czerwonym sztandarem wykonano największych afer, czego dowodem ostatnie czasy. Ci, którzy byli tacy święci, którzy tak dużo mówili o tym, że chcą wielkiej Polski, chcą sukcesu Polski i tak dalej, oni chcieli sukcesu własnego portfela, własnej kieszeni, własnej rodziny. I tak często się odbywa. Nie wierzyć tym, którzy tak pięknie opowiadają o imponderabiliach, o ideach, o rzeczach, które nas będą, czy które oni spełnią, że obiecują za dużo, mówią, że będzie tak i tak, będzie wspaniale. Właśnie Churchill w czasie wojny powiedział swoim obywatelom uczciwie, ważna jest uczciwość, powiedział, słuchajcie, czeka nas pot, krew i łzy i taka jest nasza przyszłość. Pot, krew i łzy. No może nas nie czeka pot, krew i łzy, ale mówienie o tym, że jak my dojdziemy do władzy, to będzie wspaniale, bardzo często to jest tak zwany ponury żart. I może taką refleksją chciałbym tutaj zakończyć. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy mieli siłę wytrzymać moje może zbyt rozwlekłe gadulstwo, ale myślę, że jakieś ci, którzy nie interesują się historią, interesują się polityką, interesują się czasami PRL-u, to może jakieś ciekawostki, jakieś ciekawe wnioski, a także refleksje z tego wywiadu wyciągną. Dziękuję ci za inteligentne i fajne pytania. Widzę, że jesteś oczytany, przygotowany do lekcji, więc nie ma nic gorszego niż odpowiadanie na pytania człowieka, który nie ma pojęcia, o czym mówi, a takie wywiady mi się zdarzały, więc ten wywiad uważam za pożyteczny i udany i ciekawy. Dzięki. Cześć. Dziękujemy serdecznie. Z nami był Krzysztof Skiba. Dziękuję serdecznie. Chyba długo wyszło, nie?